Otwieram zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, doroczne, przewidziane w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Dla Trybunału Konstytucyjnego, ale podobnie jak zgromadzenia ogólne sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, są prawdziwym świętem, prawdziwymi żniwami polskiego sądownictwa. Jesteśmy w szczególnym momencie i czasie dla historii Trybunału Konstytucyjnego oraz jego działalności. I w tych okolicznościach instytucjonalnych i państwowych otwieram doroczne zgromadzenie zwołane w myśl ustawy i na podstawie jej artykułu 11. Jest ono poświęcone prezentacji oraz omówieniu działalności Trybunału Konstytucyjnego w roku 2015. W imieniu własnym oraz koleżanek i kolegów sędziów Trybunału Konstytucyjnego witam bardzo serdecznie przybyłych na nasze zgromadzenie wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej pana Bogdana Borusewicza. Panie marszałku. Witam prezesa Sądu Najwyższego, pana profesora Tadeusza Recińskiego. Witam prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pana profesora Marka Zyrksadowskiego. Witam przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, pana sędziego Sądu Najwyższego Dariusza Zawistowskiego. Witam podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej panią Annę Surówka-Pasek. Dziękuję bardzo. Witam Rzecznika Praw Obywatelskich pana doktora Adama Podnara. Witam Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka. Witam prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Witam nuncjusza Stolicy Apostolskiej, ekscelencji arcybiskupa Celestino Migliore. Gorąco witam reprezentującego na dzisiejszym zgromadzeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pana profesora Macieja Szpunara, rzecznika generalnego w tym Trybunale. Równie serdecznie witam dostojnych posłów, senatorów, przewodniczących komisji sejmowych i senackich oraz licznie przybyłych znamienitych przedstawicieli organów oraz urzędów władzy publicznej, instytucji administracji państwowej i administracji rządowej, sędziów i prokuratorów, prawniczych samorządów zawodowych i stowarzyszeń wyższych uczelni i świata nauki, a także prasy i mediów. Doceniamy życzliwość płynącą także ze strony środowisk sądów powszechnych i administracyjnych. Przeto pragnę gorąco powitać prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, pana sędziego Bogusława Dobrowolskiego. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, pana Krzysztofa Sobierajskiego. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, pana sędziego Michała Kłosa. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, pana sędziego Krzysztofa Józefowicza. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, pana Ryszarda Iwankiewicza. Przedstawiciela Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, pana sędziego Bogusława Trocickiego. Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, pana Leszka Kiermaszka.
wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, panią Małgorzatę Jarecką. Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, pana sędziego Ryszarda Pęka. Wiceprezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, panią sędzię Katarzynę Wilczyńską. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, panią sędziego Beatę Najar. Przedstawiciela Sądu Okręgowego w Toruniu, pana sędziego Jerzego Naworskiego. Witam moich poprzedników na urzędzie byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, panów Cola, Stępnia oraz Zienickiego. Pan prezes Safian, który dzisiaj orzeka, przysłał list na naszą uroczystość. Z radością witam każdego z państwa tu obecnego. Z olbrzymią przyjemnością i satysfakcją witałem każdego, kto zaszczycił swoją obecnością nasze dzisiejsze zgromadzenie. Także tradycyjnie już pozdrawiam z tego miejsca internautów. Szanowni Państwo, dziś po raz ostatni w swojej kadencji sędziego konstytucyjnego otwieram uroczyste zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo mnie cieszy liczne grono obecnych z nami prezesów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych, Sądów Okręgowych oraz Sądów Administracyjnych, jak również sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Cieszę się, że jesteśmy razem, że władza sądownicza mówi jednym głosem, że nie udało się jej podzielić. Jestem sądom polskim wdzięczny za ich postawę i mocne wsparcie, którego udzielały i udzielają Trybunałowi Konstytucyjnemu, a którego Trybunał potrzebuje obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Te same słowa wdzięczności za solidarne wynikające z wartości konstytucyjnych działań należą się Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz grupujących tysiące prawników polskich, organów samorządów zawodów prawniczych, a także rad naukowych wydziałów prawa, czołowych polskich uniwersytetów i Polskiej Akademii Nauk. Cenimy sobie również poparcie dla integralności Trybunału Konstytucyjnego ze strony sądów konstytucyjnych państw członkowskich, Europejskiej Konferencji Sądów Konstytucyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O tej solidarności świadczą liczne listy prezesów sądów konstytucyjnych państw Unii Europejskiej. Chciałbym też powiedzieć o tym, że na rzecz tej integralności opowiadają się wyraźnie i głośno dwie największe organizacje prawników amerykańskich, konserwatywna The Federalist Society oraz liberalna American Bar Association. Na forum publicznym pojawiają się projekty głębokich zmian ustroju sądów polskich. Projekty te zawsze mają wiązać się ze zmianami dotykającymi bezpośrednio statusu sędziego. Z tego co wiadomo, z tych dyskusji wyłączeni są sędziowie, czyli o nas, ale bez nas. Rodzi to nastrój niepewności wśród polskich sędziów, rodzi naturalne poczucie zagrożenia.
Taki stan rzeczy jest sprzeczny z artykułem 10 Konstytucji i z rozdziałem 8 naszej Konstytucji. W moim zeszłorocznym wystąpieniu na Zgromadzeniu Ogólnym powiedziałem, że wybór nowych sędziów konstytucyjnych pod koniec 2015 roku będzie ważnym sprawdzianem polskiej kultury politycznej i polskiej kultury prawnej. Jak ten sprawdzian wypadł, wiemy wszyscy aż zanadto dobrze. Dlatego dziś nie będę tego wątku poruszał. 3 grudnia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K34/15. Orzekł w nim m.in., że artykuł 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015 roku był niekonstytucyjny w zakresie, w jakim umożliwił wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego na miejsca, które zostały opróżnione już podczas 8 kadencji Sejmu. Dotyczyło to sędziów, którzy mieli rozpocząć kadencję 3 i 9 grudnia 2015 roku. Niekonstytucyjność podstawy prawnej istotnego etapu procedury wyboru tych dwóch sędziów skutkowała zamknięciem niezakończonego jeszcze postępowania w sprawie objęcia funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny uznał artykuł 137 ustawy za konstytucyjny w zakresie, w jakim umożliwił wybór sędziów Trybunału na miejsca, które zostały opróżnione jeszcze w czasie trwania 7 kadencji Sejmu. To znaczy, że postępowanie w sprawie objęcia funkcji sędziego Trybunału przez sędziów wybranych na miejsce opróżnione 6 listopada 2015 roku, czyli wybranych sędziów Hausera, Jakubeckiego oraz sędziego Ślewzaka. Wszyscy profesorowie wybitni w swoich specjalnościach, bardzo brak ich nam za stołem sędziowskim. Że to postępowanie powinno niezwłocznie zakończyć się odebraniem od nich ślubowania przez prezydenta Rzeczypospolitej. Nie miejsce jednak na żale. Polecam Państwu lekturę rozdziału 8 części pierwszej naszej informacji rocznej, którą Państwo dzisiaj otrzymali. Chcę się skupić na tym, z czego Trybunał Konstytucyjny jest dumny. To jest na naszym dorobku orzeczniczym, obejmującym od początku, od pierwszego wyroku 28 maja 1986 roku 2744 judykaty. Z okazji 30-lecia działalności Trybunału Konstytucyjnego pozwolę sobie odnieść się nie tylko do wyroków ubiegłorocznych, ale także do tych wcześniejszych, z których my wszyscy jesteśmy i z których będą nasi następcy. Skoncentruję się na dwóch kluczowych zagadnieniach. W zakresie swobody ustawodawcy z jednej oraz jej konstytucyjnych granic w poszczególnych sferach prawnych z drugiej strony. Podsumowanie naszej zeszłorocznej działalności zacznę jednak od liczb opisujących naszą pracę w 2015 roku. Był to rok rekordowy. Do Trybunału wpłynęły 623 sprawy. Wnioski, pytania prawne i skargi konstytucyjne. To najwyższy dotychczas roczny wpływ spraw w historii Trybunału Konstytucyjnego. Było to 17,5% więcej niż rok wcześniej. Liczba spraw podlegających wstępnemu rozpoznaniu wynosiła 442 i była o 6% wyższa niż w roku poprzednim. A liczba spraw niepodlegających rozpoznaniu wstępnemu wyniosła 181 i była aż o 60% wyższa niż rok wcześniej. Najważniejszym źródłem dopływu spraw do Trybunału pozostały skargi konstytucyjne, które ustrojodawca wprowadził do naszego systemu w 1997 roku, które otworzyły możliwości dla każdego z naszych obywateli przyczynienie się do kontroli konstytucyjności naszego prawa.
Ubiegły rok był dla Trybunału Konstytucyjnego rekordowy również pod względem liczby rozstrzygniętych spraw i wydanych orzeczeń. Trybunał rozstrzygnął 303 sprawy, o 93% więcej niż rok wcześniej. Niektóre sprawy Trybunał rozpoznał łącznie i wydał w sumie 173 orzeczenia merytoryczne, 63 wyroki i 110 postanowień. Liczba wydanych orzeczeń merytorycznych była wyższa od tej samej w 2014 roku o 45%. Wśród 63 wyroków, 35 sprawach Trybunał orzekł o niekonstytucyjności co najmniej jednego z zakwestionowanych przepisów, co stanowiło 56% wszystkich wyroków w statystyce, którą Państwo znajdą w drukowanej informacji. Znajdą Państwo informację, że na przestrzeni wszystkich lat funkcjonowania Trybunału w 51% spraw Trybunał orzekał o niekonstytucyjności co najmniej jednego przepisu, pozostałych 49% o konstytucyjności. W 10 sprawach Trybunał w zeszłym roku odroczył termin utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów. Czas merytorycznego rozpoznania sprawy był dłuższy niż w roku 2014 i wynosił 21 miesięcy w porównaniu do 19. Na etapie wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych i wniosków podmiotów o ograniczonej legitymacji Trybunał wydał w zeszłym roku łącznie 918 postanowień i zarządzeń, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej. Do merytorycznego rozpoznania sędziowie Trybunału przekazali 10% skarg konstytucyjnych i 52% wniosków podmiotów o ograniczonej legitymacji. Poza tym wydaliśmy 5 postanowień sygnalizacyjnych w celu zapewnienia spójności systemu prawa przez organy stanowiące prawo. Trybunał pełni ważne i znane powszechnie funkcje, przede wszystkim strażnika hierarchicznej zgodności norm prawnych i spójności systemu prawa polskiego oraz gwaranta wolności i praw człowieka i obywatela. Każda z funkcji Sądu Konstytucyjnego jest ważna. Najważniejsze jest jednak to, że łącznie składają się one na jedno, na obronę podmiotowości człowieka. Trybunał Konstytucyjny istnieje po to, by człowiek był dla państwa i stanowionego przez nie prawa, by był podmiotem, a nie przedmiotem. Przede wszystkim żaden obywatel nie może bać się swojego państwa. W wolnej Polsce Trybunał Konstytucyjny istnieje po to, by każdemu obywatelowi zapewnić wolność od strachu przed państwem, przed własnym państwem. Podstawy tej misji Trybunału są szczególnie widoczne w tych postanowieniach Konstytucji, które wyznaczają ustawodawcy i poszczególnym organom władzy publicznej wyraźne i nieprzekraczalne nakazy i zakazy, precyzyjnie wskazujące treść prawa o randze podkonstytucyjnej. A więc nie przyznają ustawodawcy swobody regulacyjnej. Takie normy Konstytucji mają znaczenie fundamentalne. Bez nich demokracja konstytucyjna nie byłaby godna swojego miana. Z drugiej strony, Konstytucja w wielu sferach przyznaje ustawodawcy znaczną swobodę regulacyjną, co oczywiście Trybunał w pełni akceptuje. Obejmuje to w szczególności kompetencje do kształtowania polityki gospodarczej i społecznej. Konstytucja reguluje w tym wypadku tylko kwestie o znaczeniu podstawowym i nie przyznaje Trybunałowi Konstytucyjnemu kompetencji do oceniania, czy dane działania ustawodawcy były optymalne. To jest już bowiem kwestia polityki, nie kwestia prawa. W sferach swobody regulacyjnej ustawodawcy Sąd Konstytucyjny kontroluje wyłącznie to, czy ustawodawca, bo oczywiście swoboda ustawodawcy nie jest ograniczona. Sąd Konstytucyjny kontroluje wyłącznie to, czy ustawodawca nie naruszył norm konstytucyjnych wiążących go zawsze, niezależnie od dziedziny regulacji, takich jak zasada równości, zasada proporcjonalności, zasada poprawnej legislacji lub istoty treści danej wolności lub prawa podmiotowego.
pozostałym zakresie wyłączną odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji ponosi ustawodawca. Odpowiedzialność egzekwowaną przez nas, obywateli, w wolnych wyborach. Normy konstytucyjne nie pozostawiające ustawodawcy swobody regulacyjnej ściśle i jednoznacznie wyznaczają konstytucyjnie wymaganą treść prawa. W tym zakresie ustawa zasadnicza nie pozostawia ustawodawcy wyboru. Wiąże go bezwzględnie. Wśród tego typu norm znajdują się zarówno takie, które odnoszą się do statusu człowieka i obywatela, jak i takie, które określają fundamenty ustrojowe Rzeczypospolitej. Ze względu na ograniczone ramy mojego przemówienia wspomnę tylko o niektórych normach z tej grupy i powstałych na ich tle utrwalonym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Zacznę od przyrodzonej, niezbywalnej godności człowieka. Godność człowieka to uznanie podmiotowości każdego z nas, niezależnie od jego stanu psychicznego, fizycznego lub sytuacji życiowej. Każdy człowiek powinien być traktowany jako wolny, jako autonomiczny podmiot, jako zdolny do rozwijania swojej osobowości i kształtowania swojego postępowania. Godności człowieka nikt, nawet ustrojodawca, nawet 460 posłów i 100 senatorów uchylić nie może. Nawet gdyby dopuścił się on uchylenia lub zawieszenia stosowania artykułu 30 Konstytucji odnoszącego się do godności człowieka, niczego by to nie zmieniło. Jak bowiem wskazywał Trybunał Konstytucyjny, godność człowieka jest w stosunku do państwa pierwotna. Zarówno ustawodawca, jak i organy stosujące prawo muszą szanować treści zawarte w pojęciu godności człowieka. Godność człowieka jest fundamentem i zwornikiem aksjologicznym Konstytucji, a tym samym i ustroju państwa określonego w zasadach konstytucyjnych. Demokratyczne państwo prawne to państwo oparte na poszanowaniu człowieka, a zwłaszcza na poszanowaniu i ochronie jego godności i życia. Zakaz naruszania godności człowieka ma charakter bezwzględny, obejmuje każdą istotę ludzką, przy czym Konstytucja dodatkowo nakłada na władze publiczne obowiązek poszanowania i ochrony godności człowieka. Bezwzględny charakter tej ochrony skutkuje między innymi tym, że nie ma dla niej zastosowania konstytucyjny test proporcjonalności. Jest bezwzględna. Artykuł 30 Konstytucji zawierający klauzulę godności człowieka wyklucza takie zniesienie lub ograniczenie poszczególnych wolności lub praw, które prowadziłoby do naruszania godności człowieka. W każdej konstytucyjnej wolności i w każdym prawie konstytucyjnym jest zawarty rdzeń treściowy, którego naruszenie jest niedopuszczalne. Właśnie dlatego, że skutkowałoby naruszeniem godności człowieka. Do takiego naruszenia może dojść także przez stanowienie regulacji prawnych, których celem jest poniżenie człowieka. Wśród ważniejszych wyroków, których Trybunał uznał zakwestionowane regulacje za niezgodne z godnością człowieka, można niewątpliwie wymienić sprawę ustawowego uprawnienia ministra obrony narodowej. Na sali widzę panią sędzię Lisz, sprawozdawcę, panią sędzię Łętowską, przewodniczącą składu. Ja też orzekałem w tej sprawie, jedna z pierwszych spraw, których orzekałem. Sprawę ustawowego uprawnienia ministra obrony narodowej do podjęcia decyzji o zniszczeniu cywilnego statku lotniczego, także z pasażerami na pokładzie, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa. A statek powietrzny został użyty do działań sprzecznych z prawem, w szczególności jako środek ataku terrorystycznego z powietrza. W tym wypadku Trybunał Konstytucyjny orzekł o naruszeniu godności człowieka. Przesłanką do tego rozumowania była wynikająca z kwestionowanych przepisów depersonalizacja pasażerów, każdego pasażera samolotu, i każdego członka załogi tego samolotu przejętego przez terrorystów
i traktujących samolot jako lecącą bombę, która ma uderzyć w jakiś wrażliwy dla społeczeństwa gmach. Z podobnej racji Trybunał orzekł o naruszeniu godności człowieka przez przepis, który skierowanemu na przymusowe leczenie odwykowe nie przyznał prawa złożenia do sądu wniosku o zmianę zakładu leczenia odwykowego. Przepis ten redukował pacjenta, uzależnionego pacjenta, do roli przedmiotu leczenia. Ustawodawca pozbawił go przyjętym przepisem podmiotowości. Problem uprzedmiotowienia człowieka stał także u podstaw stwierdzenia niekonstytucyjności regulacji, która pozbawiała osobę ubezwłasnowolnioną uprawnienia do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia. W tej sprawie Trybunał zwieńczył wiele lat uporczywej walki obrońców praw człowieka o ucywilizowanie postępowania w sprawie, w sprawach, w których końcowe orzeczenie było ubezwłasnowolnieniem. Ten długoletni proces rozpoczęła kontrola podjęta przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Konstytucyjną normą nierozerwalnie związaną z godnością człowieka jest obowiązek zapewnienia każdemu prawnej ochrony życia. Również ta norma nie pozostawia ustawodawcy swobody regulacyjnej. Nie można mówić o ochronie godności człowieka, jeżeli nie gwarantuje mu się ochrony życia. Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że życie ludzkie stanowi wartość o randze najwyższej w naszym kręgu cywilizacyjnym i kulturowym, chronioną konstytucyjnie i niepodlegającą różnicowaniu. Jak zaznaczył Trybunał, prawo do ochrony prawnej życia jest podstawowym prawem człowieka, ponieważ warunkuje jego podmiotowość, a tym samym, czy może on korzystać z innych wolności i praw. Ochrona życia ludzkiego to także element aksjologii demokratycznego państwa prawnego. Każdy człowiek ma prawo do ochrony życia przez to państwo. Ten obowiązek obserwujemy od wielu, wielu miesięcy na wodach basenu Morza Śródziemnego, Morza Egejskiego. Prawo do ochrony każdego życia przez państwa europejskie. Nadanie sobie przez państwo prawa do zabicia człowieka, chociażby w obronie życia innej osoby, jest zaprzeczeniem konstytucyjnego prawa do prawnej ochrony życia. Z tego względu w wyroku w sprawie dopuszczalności zestrzelenia cywilnego statku lotniczego ze względu bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza w razie ataku terrorystycznego, Trybunał orzekł o naruszeniu konstytucyjnego prawa pasażerów, a więc Trybunał orzekł w skrajnie trudnej sytuacji dla tych, którzy mieliby podjąć taką decyzję i mieliby jednocześnie pozbawić pasażerów statku do, jeżeli śmierci, to śmierci według własnego wyboru, na własnych warunkach, przy podjętej walce z terrorystami, a los ich i tak byłby nieunikniony, ale nie zginęliby bez podjęcia walki. Trybunał zauważył przy tym, że w polskich warunkach ustrojowo-politycznych nie jest zasadne konstruowanie szczególnych koncepcji zawieszenia lub modyfikacji praw obywatelskich koniecznych w okresie wojny z terroryzmem. Wojny realnej przecież. Nikt jej nie kwestionuje. W sprawie o granice ingerencji ustawodawcy w wolność sumienia lekarzy Trybunał orzekł, że wolność sumienia, w tym ten jej element, którym jest sprzeciw sumienia, musi być respektowana niezależnie od tego, czy istnieją przepisy ustawowe ją potwierdzające. Ustawodawca nie może więc konstytucyjnie warunki ustanawiania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela ustanawiać. Zakwestionowane przez Naczelną Radę Lekarską sformułowanie inne przypadki niecierpiące zwłoki było zbyt ogólne. Nie pozwalało bowiem w praktyce na identyfikację wartości czy praw konstytucyjnych wskazanych w artykule 31 ust. 3 Konstytucji, których realizacja może uzasadniać ograniczenie
wolności sumienia. Wśród konstytucyjnych norm nie pozostawiających ustawodawcy swobody regulacji znajdują się normy odnoszące się do sfery odpowiedzialności prawnej człowieka, zwłaszcza szeroko rozumianej odpowiedzialności karnej, w tym zasada nullum crimen sine lege, nakaz domniemania niewinności, nakaz humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności oraz zakaz tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania. Krótko odniosę się do tego, jak orzecznictwo Trybunału rozwijało te standardy konstytucyjne. W zapadłym w ubiegłym roku rozstrzygnięciu w sprawie warunków korzystania przez tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn z łaźni więziennej Trybunał orzekł, że konstytucyjny zakaz tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania wyłącza legalność wymienionych w tym zakazie zachowań w jakichkolwiek okolicznościach, ponieważ są to zachowania wymierzone w naturę człowieka, w jego godność. W innym zeszłorocznym wyroku, wyroku w sprawie sankcji za uchylenie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od obowiązku wskazania, komu powierzył on pojazd do kierowania lub używania w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez kierującego tym pojazdem, Trybunał przypomniał, że konstytucja absolutnie wyklucza ograniczanie także z wykorzystaniem testu proporcjonalności, między innymi zakazu tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego postępowania i traktowania oraz, co tu szczególnie istotne, nakazu domniemania niewinności. Nie jest bowiem wykonalne, aby te normy konstytucyjne realizować częściowo. Przykładowo domniemanie niewinności albo jest, albo go nie ma. Nie jest możliwe to pojęciowo, by komuś przysługiwało ograniczona ochrona wynikająca z klauzuli domniemania niewinności. Do norm konstytucyjnych nie pozostawiających ustawodawcy swobody regulacyjnej zaliczają się także niektóre normy ustrojowe. Wspomnę krótko o tych, które dla Trybunału jako Sądu Konstytucyjnego są najistotniejsze. O zasadzie nadrzędności Konstytucji. O zasadzie odrębności i niezależności władzy sądowniczej od pozostałych władz oraz konstytucyjnej regulacji właściwości ustroju Trybunału. Zasadę nadrzędności Konstytucji wprost wyraża artykuł 8, ustęp 1, zgodnie z którym Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej. W dotychczasowym orzecznictwie Sąd Konstytucyjny eksponował tę rangę Konstytucji, szczególnie w sprawach odnoszących się do prawa Unii Europejskiej. Członkostwo w Unii nie pozbawia Konstytucji statusu najwyższego prawa Rzeczypospolitej, a norma konstytucyjna zezwalająca na przekazanie organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach oraz norma konstytucyjna przewidująca bezpośrednie stosowanie i pierwszeństwo stosowania prawa stanowionego przez organizację międzynarodową przed ustawami nie upoważniają do stosowania aktów normatywnych lub podejmowania decyzji sprzecznych z naszą ustawą zasadniczą. W ubiegłorocznym orzecznictwie zasada nadrzędności Konstytucji pojawiła się w kontekście ściśle krajowym. W wyroku z 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Sąd Konstytucyjny stanowczo przypomniał, że ustawa zasadnicza nie jest deklaracją polityczną ani manifestem programowym, lecz najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach i na podstawie którego mają działać wszystkie bez wyjątku organy władzy publicznej i którego muszą przestrzegać wszystkie osoby znajdujące się pod jurysdykcją Rzeczypospolitej. Zarówno w tym wyroku, jak i w dwóch kolejnych sprawach nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nasz sąd wyraźnie przypomniał, że warunkiem zachowania zasady nadrzędności Konstytucji jest istnienie efektywnego, niezależnego i odrębnego od władzy ustawodawczej i wykonawczej Trybunału Konstytucyjnego, gwarantującego, by prawo miało pierwszeństwo przed siłą oraz chroniącego ludzi przed dyktaturą większości.
Konstytucja kompleksowo reguluje właściwość i ustrój Trybunału Konstytucyjnego i w tym zakresie nie pozostawia ustawodawcy żadnej swobody. Jakiekolwiek jego działanie zmieniające kompetencje Trybunału lub jego miejsce w systemie organów państwa jest konstytucyjnie niedopuszczalne. Do postanowień Konstytucji nie pozostawiających ustawodawcy swobody regulacyjnej zaliczają się również liczne szczegółowe normy odnoszące się do Trybunału Konstytucyjnego. Tytułem przykładów wyroku z 9 grudnia 2015 roku w sprawie listopadowej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Trybunał podkreślił, że Konstytucja szczegółowo normuje skład Sądu Konstytucyjnego i wybór sędziów konstytucyjnych i tym samym nie pozostawia ustawodawcy szerokiego zakresu swobody do określania sposobu ich wybierania. Konstytucja przesądza, że sędziów konstytucyjnych jest 15, że są oni wybierani indywidualnie na 9 lat, a ponowny ich wybór do Trybunału jest niedopuszczalny. Konstytucja wskazuje również jednoznacznie, że tylko Sejm ma kompetencje wybierania sędziów konstytucyjnych, a więc decydowania, kto wchodzi w skład Trybunału na wakujące miejsce. Wybór przez Sejm sędziego zamyka procedurę uzupełniania wakatu na podotychczasowym sędziom. Równie stanowczo, i to już w czasach przed uchwalenia Konstytucji z 1997 roku, Trybunał chroni normę konstytucyjną fundamentalną dla władzy sądowniczej. To jest zasadę jej odrębności i niezależności, zasadę jej separacji od pozostałych władz. Również ta norma nie pozostawia ustawodawcy swobody regulacyjnej. W ubiegłorocznym wyroku w sprawie prawa ustroju sądów powszechnych Trybunał tej zasadzie przypomniał ustawodawcy nie pierwszy raz i na pewno jeszcze nie ostatni. Po raz kolejny orzekł, że do istoty władzy sądowniczej, a tym samym do jej wyłącznej kompetencji należy sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, czyli orzekanie. Zasada niezawisłości odnosi się do wszystkich działań sędziego związanych z zarządzaniem procesem orzekania oraz działań podejmowanych w związku z procesem orzekania. Sędzia powinien mieć zagwarantowaną swobodę podejmowania decyzji niezależnie od etapu postępowania, na którym jest ona podejmowana. Wystąpienie przez ministra sprawiedliwości z żądaniem przesłania akt sprawy w toku sprawy będącej w toku zaburza tok rozpoznania danej sprawy, a ponadto może wywoływać presję na sędziego, a tym samym oddziaływać na sposób rozstrzygnięcia sprawy. Konstytucja Rzeczypospolitej zapewnia sądom pełną samodzielność w rozpoznawaniu spraw i orzekaniu. Oznacza to między innymi wykonywanie funkcji orzeczniczych przez sądy musi odbywać się bez jakiejkolwiek władczej ingerencji organów innych władz. Dlatego Trybunał stwierdził w tym wyroku, że przyznanie wyroku, który zapadł na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, że przyznanie ministrowi sprawiedliwości w ramach nadzoru zewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów kompetencje do żądania przesłania akt spraw sądowych jest nieuprawnionym wkroczeniem w sferę zastrzeżoną jedynie dla sądów i narusza zasadę niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Zewnętrzny dostęp do akt spraw sądowych odzwierciedlających przebieg i wynik orzekania zagrażać może bowiem sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Żądanie przesłania akt sprawy zaburza tok jej rozpoznawania, może wywierać presję i tym samym prowadzić do prób pozasądowego rozstrzygnięcia sprawy. Przeciwieństwem norm konstytucyjnych nie pozostawiających ustawodawcy swobody regulacyjnej są te, które pozostawiają mu znaczny, co nie znaczy nieograniczony zakres tej swobody. Od zarania przemiany ustrojowej Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że nie kwestionuje kompetencji ustawodawcy do stanowienia prawa odpowiadającego określonym założeniom politycznym, gospodarczym lub społecznym, ani jego swobody stanowienia prawa, która ma służyć realizacji tych celów. W konsekwencji, jak już
wspomniałem, odpowiedzialność za treść stanowionego prawa oraz zasadność i celowość przyjmowanych rozwiązań ponosi sam ustawodawca. Trybunał kontroluje jedynie to, na co Konstytucja mu zezwala. Zadanie i kompetencja Sądu Konstytucyjnego polegają w tym względzie na ochronie konstytucyjnego standardu minimalnego. Tę sytuację dobrze ilustruje ubiegłoroczny wyrok w sprawie amortyzacji podatkowej prawa użytkowania udziału w nieruchomości. Trybunał podkreślił w nim, że Konstytucja przyznaje ustawodawcy szczególną swobodę kształtowania systemu podatkowego. W ramach tej swobody ustawodawca może określać katalog praw majątkowych podlegających odpisom amortyzacyjnym w podatku od dochodów osób prawnych oraz dokonywać w tym zakresie zmian. Niemniej treść prawa podatkowego powinien ustawodawca kształtować z poszanowaniem metazasady demokratycznego państwa prawnego i wynikającej z niej zasady ochrony praw nabytych. W sprawie rozstrzygniętej tym wyrokiem ustawodawca tę zasadę naruszył. Podobne stanowisko Trybunał zajmował w swoich wcześniejszych orzeczeniach w sprawach konstytucyjności prawa daninowego. Stwierdzał w nich m.in., że ustawodawca ma znaczną swobodę w kształtowaniu dochodów i wydatków państwa, w wyborze którejś z różnych konstrukcji zobowiązań podatkowych, w różny sposób realizujących politykę gospodarczą państwa, w kształtowaniu ulg i zwolnień podatkowych, w tym wykorzystaniu ulgi podatkowej jako środka realizacji polityki państwa w danej dziedzinie życia społecznego. Co więcej, ustawodawca ma w razie koniecznej potrzeby swobodę podniesienia podatku tak długo, jak długo zakres tych obciążeń nie zamieni podatku w instrument kary konfiskaty. Trybunał zaznaczał dodatkowo, że ocena trafności decyzji podjętej przez ustawodawcę znajduje się poza zakresem jego kompetencji. Za granicę tak szerokiej swobody ustawodawcy w dziedzinie prawa podatkowego Trybunał przyjął obowiązek dochowania określonych wymagań proceduralnych wynikających z klauzuli demokratycznego państwa prawnego, w tym zwłaszcza z zasad poprawnej legislacji. Do sfery znacznej swobody regulacyjnej ustawodawcy zalicza się również sfera konstytucyjnych wolności i praw ekonomicznych i społecznych, w której swoboda regulacyjna jest dużo wyższa niż w wypadku wolności i praw osobistych i politycznych. Klasycznym przykładem jest tu konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego. Trybunał wielokrotnie od początku lat 90. powtarzał tezę, że Konstytucja powierza ustawodawcy zwykłemu do uregulowania zakres i formy zabezpieczenia społecznego. To ustawodawca w ramach przysługującej mu swobody ma wybrać rozwiązania, które uważa za optymalne z punktu widzenia uznanych przez niego potrzeb obecnych i przyszłych świadczeniobiorców oraz wymogów rozwoju gospodarczego Polski. Konstytucja zezwala mu na racjonalizację systemu świadczeń, polegającą także na ograniczaniu kręgu osób uprawnionych do świadczeń, zaostrzaniu przepisów ich otrzymywania lub zmniejszaniu ich wysokości. Ocena trafności tych rozwiązań to ocena polityczna, a nie prawna. Dlatego w tym zakresie podmiotem kontrolującym ustawodawcę są przede wszystkim wyborcy. Trybunał weryfikuje wyłącznie granice, które swobodzie regulacyjnej ustawodawcy w dziedzinie konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego wyznacza Konstytucja. Tak było w trzech kolejnych sprawach, w których Trybunał na wniosek Central Związkowych kontrolował konstytucyjność ustawy o tak zwanych emeryturach pomostowych. Chodzi zawsze jednak o obowiązek zachowania istoty tego prawa, prawa do zabezpieczenia społecznego oraz przestrzeganie zasady sprawiedliwości społecznej i związanej z nią w tym przypadku zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Zasady równości, zasady poprawnej legislacji, wreszcie zasady sprawiedliwości społecznej. Poszanowanie przez Trybunał Konstytucyjny dużej swobody regulacyjnej ustawodawcy w dziedzinie realizacji konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego
dobrze realizują dwa głośne wyroki z ostatnich lat. Zapadły wskutek zaskarżenia reform systemu emerytalnego, podwyższenia i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz zmian w otwartych funduszach emerytalnych. W pierwszej z tych spraw Trybunał podkreślił, że ze względu na to, że decyzje w sprawie reform systemu emerytalnego wymagają rozległej wiedzy pozaprawnej, Trybunał, kontrolując ustawy wprowadzające te reformy, musi zachować powściągliwość, ponieważ inaczej zacząłby odgrywać rolę trzeciej izby parlamentu. Trybunał zwrócił uwagę, że nie ma instrumentów ani merytorycznych kompetencji, by kontrolować celowość i skuteczność decyzji ustawodawczych w tym zakresie, ani to, czy w zespole okoliczności, w których działa ustawodawca, są one optymalne. Wziąwszy to pod uwagę, wobec dostrzeżonych przez Trybunał zaniedbań władz publicznych i w obliczu zbliżającego się kryzysu systemu ubezpieczeń społecznych, podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn mieściło się w ramach standardów konstytucyjnych Rzeczypospolitej. Ocena Trybunału była powściągliwa również w wyroku w sprawie zmian w otwartych funduszach emerytalnych. W sprawie, która interesowała i była istotna dla milionów naszych obywateli. Trybunał orzekał co do zasad przynależności do tych funduszy, właścicielskiego charakteru składki emerytalnej, lokowania aktywów i przekazania środków pieniężnych z OFE do ZUS. Trybunał zgodnie ze swoim dotychczasowym orzecznictwem ograniczył się do rozstrzygnięcia, czy standardy konstytucyjne dotyczące prawa do zabezpieczenia społecznego zostały dochowane. Trybunał stwierdził w tej sprawie, że środki pochodzące ze składek ubezpieczeniowych, również zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, są w sensie konstytucyjnym środkami publicznymi, a nie prywatnymi oszczędnościami ubezpieczonych. Pochodzą one bowiem z przymusowej i powszechnej składki emerytalnej, która ma charakter daniny publicznej. Ustawodawca dysponuje stosunkowo szeroką swobodą rozporządzania takimi środkami w celu zapewnienia ubezpieczonym realizacji prawa do emerytury. To bowiem państwo odpowiada wobec obywateli za organizację systemu emerytalnego i wypłatę świadczeń. Nie można jednocześnie zakładać niezmienności unormowań określających warunki nabywania tego prawa, zwłaszcza jeżeli zmienią się warunki społeczno-ekonomiczne. W życiowej nie dla milionów, jak w sprawie OFE, ale dla setek tysięcy naszych obywateli w sprawie o konstytucyjność nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością KAS i Kasy Krajowej SKOK, Trybunał orzekł, że władza publiczna nie może zrzec się odpowiedzialności za naruszenie praw podmiotów prawa prywatnego, członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych, którzy są zarazem ich klientami, przez niezgodne z prawem bądź niegospodarne działania kas, zwłaszcza gdy skala prowadzonej przez nie działalności kredytowo-depozytowej osiągnęła rozmiary, które mogą generować nie tylko incydentalne nadużycia, ale tworzyć realne problemy społeczne w związku z utratą oszczędności przez bardzo liczną grupę ludzi. Zagrożenie bezpieczeństwa gospodarki, którego postacią jest destabilizacja rynku finansowego, w tym również wywołana nieodpowiednim zarządzaniem, uzasadniała ograniczenie przez ustawodawcę wolności działalności gospodarczej podmiotów tworzących system SKOK ze względu na konieczność ochrony porządku publicznego. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dowodzi, że w sferze zabezpieczenia społecznego do stwierdzenia niekonstytucyjności dochodzi tylko w sytuacji drastycznego i oczywistego naruszenia przez ustawodawcę standardu konstytucyjnego. Tak było w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. Trybunał orzekł wówczas, że ustawowe wygaszanie prawa opiekunów osób niepełnosprawnych do świadczenia pielęgnacyjnego nabytego na podstawie ostatecznej, bezterminowej decyzji administracyjnej połączone z vacatio legis zbyt krótko, by zdążyli się adresaci tych norm do tej zmiany dostosować. Naruszyło zasadę ochrony praw słusznie nabytych i zasadę ochrony zaufania
do państwa i stanowionego przez nie prawa, przez obywateli bardzo, bardzo słabych ekonomicznie, społecznie i fizycznie. W tym miejscu Trybunał stoi na straży konstytucyjnej wolności każdego obywatela, wolności od strachu przed dojmującą potrzebą życiową, której nie sposób samemu zaradzić przez odwołanie się tylko do odpowiedzialności każdego z nas za swój los. Sferą, której ustawodawca ma znaczną swobodę regulacyjną, jest również organizacja poszczególnych zawodów, w tym zawodów zaufania publicznego. W ubiegłorocznym wyroku w sprawie samorządu zawodowego urbanistów Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że z konstytucji nie da się wyprowadzić prawa do samorządu zawodowego, a tym samym nie można skutecznie żądać utworzenia lub utrzymania istnienia takiego samorządu, zawsze tworzonego ustawą. Ustawodawca ma możliwość, a nie obowiązek tworzenia samorządów zawodowych, a raz utworzony samorząd niekoniecznie jest niezmienialny. Duża swoboda regulacyjna przysługuje ustawodawcy w zakresie ustalenia wymagań niezbędnych do wykonywania danego zawodu zaufania publicznego. To zagadnienie wielokrotnie powracało w orzecznictwie Trybunału w sprawach regulacji dostępu do zawodów prawniczych, niemal zawsze właśnie na wniosek organizacji samorządu zawodowego, zwłaszcza prawniczych. Trybunał regularnie powtarzał, że nie było i nie jest jego funkcją kształtowanie lub wybieranie modelu przygotowania do zawodu prawniczego, że wybór modelu naboru do zawodu prawniczego należy do ustawodawcy, ponieważ konstytucja nie przesądza trybu kształcenia teoretycznego ani przygotowania praktycznego do wykonywania reglamentowanych. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Pan marszałek musi wrócić na obrady Senatu. Trybunał przypomniał, że nie decyduje o rodzajach i zasięgu i zasadach wykonywania zawodów prawniczych. Decyzję podejmuje, ustanawiając poszczególne ustawy o prawniczych zawodach zaufania publicznego. Podejmuje ustawodawca. To z woli ustawodawcy kształcenie do zawodów prawniczych odbywa się w trybie różnych aplikacji i zostało powierzone poszczególnym samorządom. Trybunał podkreślił w tym kontekście, że z uwagi na swobodę regulacyjną ustawodawcy kształtującego modele zawodów prawniczych, kontrola konstytucyjności nie może polegać na ocenie celowości bądź słuszności danego modelu wybranego przez ustawodawcę, jeżeli tylko ten model mieści się w ramach konstytucyjnych. Trybunał nie może bowiem zastępować swoimi preferencji ustawodawcy, ani wkraczać w sferę kompetencji zarezerwowanych konstytucyjnie dla ustawodawcy. Stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów ustawowych określających kryteria dostępu do zawodu zaufania publicznego Trybunał uznał za możliwe tylko w razie dopuszczenia do takiego zawodu tych, którzy bezspornie nie mają przygotowania zawodowego. Wspomnę jeszcze o jednej sferze swobody regulacyjnej ustawodawcy. W drugim z zeszłorocznych pełnoskładowych wyroku w sprawie ustawy o grach hazardowych Trybunał przypomniał, że ustawodawcy przysługuje swoboda polityczna określania sankcji za naruszenie prawa, w tym sankcji związanych z niedopełnieniem obowiązku prawnego. Ustawodawca musi jednakże respektować standard wynikający z konstytucyjnej zasady proporcjonalnej reakcji państwa na naruszenie obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Powyższy skrótowy przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z perspektywy konstytucyjnego zakresu swobody regulacyjnej ustawodawcy pozwala na wyciągnięcie dwóch podstawowych wniosków. Po pierwsze, konstytucja stawia ustawodawcy precyzyjne, niepodlegające jego swobodnemu uznaniu wymagania respektowania podmiotowości człowieka i podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. W tych sferach ustawodawcy swoboda regulacyjna nie przysługuje, a Trybunał Konstytucyjny jest upoważniony do weryfikacji, czy ustawodawca nie przekraczył granic jasno wskazanych przez samego ustrojodawcę. Po drugie, w sferze polityki społecznej i gospodarczej konstytucja co do zasady nie wyznacza swobodnych, precyzyjnych wzorów postępowania i przyznaje mu znaczną swobodę regulacyjną. Podane przeze mnie przykłady świadczą o tym, że
Trybunał tę powściągliwość z powodzeniem, powściągliwość orzeczniczą z powodzeniem zachowuje i nie wdaje się w inną ocenę niż ocena prawna. Rezultat procesu trybunalskiej kontroli konstytucyjności prawa nie podlega jednocześnie żadnym negocjacjom z jakimkolwiek podmiotem władzy publicznej, czy to ustawodawczym, czy to wykonawczym. W Trybunale Konstytucyjnym zasiadają politycy, a nie sędziowie. A sam Trybunał Konstytucyjny jest sądem, a nie trzecią izbą parlamentu. Szanowni Państwo, za nieco ponad miesiąc, 28 maja, jak już powiedziałem, wypada 30. rocznica działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. 28 maja 1986 roku Trybunał Konstytucyjny, w sprawie, w której sprawodawcą był obecny tutaj na sali Nestor Polskich Konstytucjonalistów, pan profesor Kazimierz Działocha, panie profesorze, panie sędzio, pan sędzia jest, jako sprawozdawcy, orzekł w sprawie U1/86 o niezgodności rozporządzenia Rady Ministrów z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Stwierdzenie w państwie komunistycznym niezgodności aktu władzy wykonawczej z konstytucją, która przez dziesiątki lat była tylko ozdobnikiem, wymagało determinacji sędziów na drodze do rządów prawa. Dodam, że ekspertem w tej sprawie była dzisiaj sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pani profesor Wronkowska-Jaśkiewicz. Bardzo dziękuję za tą opinię, bo ona wyznaczyła, ta opinia i przyjęta przez sędziów orzekających, treść tej opinii wyznaczyła początek długiej drogi na rzecz tworzenia precyzyjnej kultury stanowienia prawa w naszym państwie. Trybunał Konstytucyjny poczynił również pierwszy krok w tej sprawie. Jednakże był to krok bardzo istotny. Właśnie dlatego, że profesor Działocha był autorem tego rozstrzygnięcia, a wśród dwóch pozostałych sędziów, a ekspertem powołanym przez Trybunał Konstytucyjny była pani profesor Wronkowska-Jaśkiewicz. Tej determinacji do solidnego orzekania nie zbywało sędziom konstytucyjnym w kolejnych latach. W krytycznym dla tworzenia podstaw ustrojowych wolnej Polski w okresie lat 1989-1997 Trybunał Konstytucyjny w dużej mierze, sięgając do wprowadzonej nowelą z 29 grudnia 1989 roku zasady demokratycznego państwa prawnego oraz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, wypracował katalog takich praw i wolności, adaptując ten katalog do polskich potrzeb, polskiej kultury i jednocześnie w pełni, katalog w pełni zgodny ze standardem wypracowanym przez prawodawcę europejskiego i Europejski Trybunał Praw Człowieka. To z kolei umacniało i umacnia z natury rzeczy odrębność i niezależność Trybunału Konstytucyjnego. To stanowi o pozycji naszego Trybunału jako bardzo ważnego partnera zagranicznych sądów konstytucyjnych we współkształtowaniu porządku konstytucyjnego Europy. Będziemy kroczyć tą drogą. Powiedziałem na początku, że podstawową funkcją Trybunału Konstytucyjnego jest obrona podmiotowości człowieka i zapewnienie mu wolności od strachu przed państwem oraz wolności od strachu przed dojmującą potrzebą życiową. Dlatego z całym naciskiem podkreślam, że niezależnie od tego, jak bardzo będą złożone okoliczności instytucjonalne, prawne i polityczne, i niezależnie od tego, jak bardzo mogą się one jeszcze skomplikować, Trybunał Konstytucyjny będzie tę funkcję pełnić i będzie orzekać. Fiat Justitia pereat mundus. Będzie sprawiedliwość i osłoni przed pychą możnych tego świata. Dziękuję bardzo.
Zapraszam teraz panią minister do przedstawienia przygotowanej mowy. Bardzo proszę, pani minister. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowny panie prezesie, szanowne panie, szanowni panowie sędziowie, szanowni państwo. Nieodłączną częścią polskiego porządku prawnego jest Trybunał Konstytucyjny, któremu ustrojodawca w granicach wyznaczonych zasadą podziału i równowagi władz powierzył kontrolę zgodności prawa z konstytucją. Kontrola konstytucyjności prawa powinna opierać się na wzorcach jasnych i czytelnych, wynikających z tekstu samej konstytucji. Wiąże się z tym oczekiwanie powściągliwości, gdy treść konstytucji może być przedmiotem różnych interpretacji. Orzecznictwo konstytucyjne nie może bowiem zastępować ustawodawcy, pozbawiając go tym samym jego wyłącznej i niezbywalnej funkcji. Jedną z gwarancji niezależności jest powierzony Sejmowi indywidualny wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zasada ta stanowi bezpośrednie następstwo zasady sprawowania władzy przez naród poprzez swoich przedstawicieli, zasady będącej podstawą ustroju Rzeczypospolitej. Pluralizm składu Trybunału Konstytucyjnego oraz oparcie jego orzecznictwa i działalności o normy Konstytucji, w tym artykuł 7 w związku z artykułem 197 Konstytucji, uznaję za zasadniczą gwarancję działania Trybunału w służbie Rzeczypospolitej. Z poważaniem, Andrzej Duda. Dziękuję bardzo pani minister za to, że w tej sali wybrzmiał głos pana prezydenta, naturalnego partnera Trybunału Konstytucyjnego, także w kontroli konstytucyjności prawa. Teraz proszę o zabranie głosu prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, pana profesora Tadeusza Recińskiego. Szanowny panie prezesie, panie i panowie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, szanowni zebrani. Ze względu z przyczyn obiektywnych pani pierwsza prezes nie mogła wziąć udziału w dzisiejszym uroczystym zgromadzeniu Trybunału Konstytucyjnego, dlatego przedstawię wystąpienie przygotowane na tą uroczystość. Spotykamy się w trudnych dla prawników czasach. Dlatego też proszę wybaczyć, że rezygnując z wieloletniego obyczaju właściwego tego rodzaju zgromadzeniom, nie będę wygłaszała typowego przemówienia na temat judykatury Trybunału Konstytucyjnego oraz wzajemnych stosunków pomiędzy Trybunałem a reprezentowanym przeze mnie Sądem Najwyższym. Te kwestie schodzą dzisiaj na bok. W chwili bowiem, kiedy przychodzi nam mierzyć się z trudnymi wyzwaniami, trzeba przypomnieć o rzeczach podstawowych i sięgać do nagromadzonych doświadczeń, i na tej podstawie poszukiwać rozsądnych rozwiązań i o tym powinniśmy w tym gronie dyskutować. Pozwolę sobie rozpocząć od refleksji na temat konstytucji i rządów prawa. W Rzeczpospolitej Polskiej ciągle obowiązuje konstytucja z 1997 roku. Jest to akt normatywny wysokiej jakości i nowoczesny, mimo że z pewnością nie pozbawiony wad. Dotychczas my, jako środowisko prawnicze, czuliśmy się pod jej rządami w miarę pewnie, pielęgnując kelzenowską ideę konstytucjonalizmu i sądownictwa konstytucyjnego. Uważaliśmy za niezbitą gwarancję mocy i trwałości Rzeczpospolitej istnienie Trybunału Konstytucyjnego. Zabrakło nam jednak chwili namysłu i coś przeoczyliśmy. Nie zadaliśmy sobie pytania, czy Konstytucja Rzeczpospolitej, rozumiana i formalnie jako akt normatywny, i materialnie jako zbiór podstawowych, norm podstawowych, przystaje do konstytucji polskiego społeczeństwa. Innymi słowy, czy społeczeństwo potrafi układać swoje stosunki według litery tej konstytucji,
jaka obowiązuje na skutek jej uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe i przyjęcia przez naród w referendum. Dla prawnika jest to pytanie bardzo niewygodne, ponieważ na gruncie normatywnym nie da się na nie udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi. Wartość konstytucji mierzy się zawsze podstawą kompromisu. Z konstytucji nikt w państwie nie powinien być do końca zadowolony, a jednocześnie powinno i towarzyszyć przekonanie, że tylko ona zagwarantuje wszystkim pokój i bezpieczeństwo. Społeczeństwo, które nie wierzy w siłę i godność państwa oraz lekceważy kompromis, nie wykazuje gotowości konstytucyjnej. Znajduje się jeszcze w chłopcowskim stanie natury, to znaczy walki wszystkich przeciwko wszystkim. Towarzyszy jej kosztowna dla ludzkiego życia niepewność własnego losu. Realność zatem obowiązywania konstytucji jako kelsenowskiej normy podstawowej jest zawsze funkcją stabilności konstytucji społecznej i właśnie z tym w Polsce jest problem. Druga wojna światowa i następujący po niej okres rządów komunistycznych brutalnie zaburzyły ewolucję społeczeństwa od modelu tradycyjnego do nowoczesnego, która w naturalny sposób być może doprowadziłaby nasz kraj do podobnego stanu jak w niektórych krajach Europy. Ten proces przeobrażeń bynajmniej się nie zakończył. W Polsce nie ma spójnego społeczeństwa. Istnieją w niej wyspy modernizmu, a nawet postmodernizmu, otoczone morzem tradycjonalizmu. Różny jest towarzyszący poszczególnym grupom katalog wartości, a przez to istnieje niewielkie poczucie wspólnoty interesów oraz gotowości do kompromisu w imię dobra wspólnego. Dynamiczny rozwój gospodarczy ostatniego ćwierćwiecza wymusił wprawdzie przyspieszone procesy dostosowawcze, lecz jednocześnie wywołał dolegliwe skutki uboczne. Wiele spraw przy tym zaniedbano. Społeczeństwo znajduje się dzisiaj w stanie anomii, to znaczy znacznej dezorientacji w kwestii obowiązywania norm i wartości. Gdyby było inaczej, to głoszenie przez niektórych polityków hasła wygaszenia Trybunału zostałaby otwarcie wyśmiana. Głoszenie takich idei, jawnie sprzeczny z konstytucją, jest smutnym dowodem, że nihilizm prawny na najwyższych szczeblach władzy jest dzisiaj uważany za postawę tak samo uprawnioną jak legalizm. Co więc będzie dalej z Trybunałem Konstytucji i z konstytucją? Przypomnijmy sobie casus Austris 1933 roku. Ówczesny rząd Dollfussa podważył nieprawidłowy wybór trzech sędziów austriackiego Trybunału Konstytucyjnego, a następnie doprowadził do ustąpienia dalszych czterech sędziów. To wywołało całkowity paraliż tego organu na okres aż do 1946 roku. Funkcję kontroli konstytucyjności formalnie przekazano na mocy Konstytucji z 1934 roku Trybunałowi Związkowemu, czyli ówczesnemu Austriackiemu Sądowi Najwyższemu, tworząc w nim osobny Senat Konstytucyjny. Tyle, że w praktyce był to i tak gest pozbawiony znaczenia. Nie twierdzę, że opisana analogia jest pełna. W Polsce nadal jeszcze istnieją instytucje demokratycznego państwa. Jednak ten przykład dowodzi, że stan sądownictwa konstytucyjnego służy za papierek lakmusowy realnego demokratyzmu. Zwłaszcza bowiem wtedy, gdy następuje swoista fuzja funkcji władzy ustawodawczej i wykonawczej, a więc działa system parlamentarno-gabinetowy, musi istnieć silna przeciwwaga dla niemal omnipotentnej legislatury. Jeżeli jej brakuje, to bez względu na to, czy wybory są jeszcze wolne, państwo przestaje być praworządne. O tym, jak potrzebna jest kontrola konstytucyjności, wiemy co najmniej od wykładu Hansa Kelsena z 1929 roku o istocie i rozwoju sądownictwa konstytucyjnego. Od tamtej pory historia nauczyła część z nas, choć być może nie wszystkich,
jak ważne jest przestrzeganie zwłaszcza praw podstawowych. Spór o sądownictwo konstytucyjne na przestrzeni dziejów jest jednak czymś normalnym. Już pod koniec XVIII wieku dyskutowali o tym ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych, Alexander Hamilton i Thomas Jefferson. Podczas gdy pierwszy z nich uważał orzekanie o konstytucyjności prawa przez sądy za naturalny element sędziowskiego imperium, drugi ostrzegał, że wejście w domenę zarezerwowaną dla ustawodawcy czyniłaby z władzy sądowniczej despota. Wybór pomiędzy tymi racjami przypomina klasyczne ważenie wartości, ale wiemy, że próbę czasu wytrzymała opinia Hamiltona, a nie Jeffersona. Sądownictwo konstytucyjne w Stanach Zjednoczonych, począwszy od słynnego orzeczenia z 1803 roku w sprawie Marbury przeciwko Madisonowi, pięknie zapisało się na kartach historii. Przywołanie kazusu amerykańskiego skłania do poczynienia jeszcze jednej ważkiej refleksji. W dzisiejszym dyskursie prawników polskich powraca pytanie, czy spór wokół Trybunału Konstytucyjnego dałoby się obejść przez bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczpospolitej przez sądy powszechne, wojskowe i administracyjne oraz Sąd Najwyższy z powołaniem się na artykuł 8 ust. 2 ustawy zasadniczej. Skorzystania z takiej opcji nie należy z góry wyłączać, gdyby Trybunał Konstytucyjny został de facto pozbawiony możliwości orzekania. Musimy jednak pamiętać, że polski porządek konstytucyjny nigdy nie uznawał rozproszonej kontroli konstytucyjności. Powszechna skuteczność wyroków na kształt anglosaskiej doktryny stare decisis jest prawnikom kontynentalnym, przynajmniej formalnie, obca. Jeżeli każdy sąd na własną rękę miałby decydować o obowiązywaniu ustawy, co byłoby prawem? Działalność Trybunału Konstytucyjnego należy więc uważać, przynajmniej jak długo będzie to realnie możliwe, za warunek sine qua non eliminowania wadliwych norm prawnych z systemu prawnego. Obecnie zasadnicze nie jest pytanie o to, czy sędziowie Sądu Najwyższego i innych sądów sami mogą być również sędziami konstytucyjnymi, bowiem na razie nie powinni, lecz czy opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego we właściwym dzienniku urzędowym jest warunkiem powszechnego ich obowiązywania. Publikacja takim warunkiem nie jest i aby być tego pewnym, nie trzeba uciekać się do szczytów prawniczych umiejętności przy wykładni artykułu 190 ust. 1 do 3 Konstytucji. Wystarczy zrozumieć dwie rzeczy. Po pierwsze, sądy są pierwszym i najważniejszym strażnikiem praw i wolności podstawowych. Jeżeli sprawa tego wymaga, muszą czynić wszystko, aby je stronie poszukującej ochrony prawnej zagwarantować. Po drugie, nawet formalnie nieuchylony ze względu na brak opublikowania wyroku, przepis ustawy może nie być stosowany, jeżeli zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego został pozbawiony domniemania konstytucyjności, które dzisiaj nabiera zupełnie nowej treści. Publikacja, czyli publiczne ogłoszenie wyroku w przedmiocie konstytucyjności, jest dokonywana przez skład orzekający i nadaje orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego atrybut powszechnego obowiązywania, między innymi w stosunku do sądów. Promulgacja, czyli ogłoszenie, i to niezwłoczne w organie urzędowym, jest jedynie aktem sanacji porządku normatywnego, pożądanym, ale z punktu widzenia sądu niekoniecznym, jeżeli dobro publiczne wymaga sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Prawidłowe rozstrzygnięcie tej kwestii wyznaczył Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 9 marca tego roku. Moje wystąpienie zakończę apelem.
chciałabym prosić wszystkich polskich sędziów, aby mieli odwagę. Dzisiaj nie są oni jedynie ustami ustawy, lecz powiem to bez cienia patosu i przesady, depozytariuszami wartości polskiej demokracji, a przy tym piastunem władzy publicznej. Tylko od nich zależy, czy polscy obywatele docenią wagę podziału władz oraz obowiązywanie i przestrzeganie prawa. Sędziowie muszą cierpliwie tłumaczyć zawiłości prawa i przez coraz lepsze uzasadnienie orzeczeń przybliżać konstytucję obywatelom. Niech zatem sądy występują z pytaniami prawnymi, kiedy widzą złe prawo i niech nie stosują tego prawa, jeśli otrzymają wyrok sądu konstytucyjnego stwierdzający jego niezgodność z konstytucją, choćby wyrok ten nie został promulgowany w Dzienniku Ustaw. Warto przypomnieć na koniec myśli świętego Tomasza z Akwinu, który przyznał, iż mogą być takie prawa, które nie obowiązują w sumieniu, a są w istocie bezprawiem. Nie może być bowiem nic ważniejszego niż obecność po właściwej stronie, po stronie własnego prawego sumienia. Dziękuję Państwu za uwagę. Teraz proszę o zabranie głosu prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pana profesora Marka Zirksadowskiego. Dziękuję. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo sędziowie, szanowni goście. No, my również oczywiście odczuwamy ten czas w Polsce jako czas trudny, jako czas prawników, którzy mają różne zdania na temat spraw w zasadzie najważniejszych. Powiem szczerze, że nie odczuwamy tego jednak jako sytuacji hobsowskiej, na szczęście jeszcze, mimo że rzeczywiście czasami poziom dyskusji politycznych przede wszystkim jest bardzo napięty. No, myślę, że jednak cały czas jeszcze jesteśmy w granicach myślenia loka. Dostrzegamy jeszcze jakieś elementy dyskursu w tym wszystkim. No i można powiedzieć, że nasza współpraca w zeszłym roku z Trybunałem Konstytucyjnym, czyli w roku 2015, jest chyba tego dowodem, że wewnątrz sądownictwa, tak bym to ujął, prawda, no nie ma jakichś zasadniczych sporów co do pozycji konstytucji, pozycji Trybunału Konstytucyjnego. Jest natomiast skomplikowana bardzo sytuacja, jeśli chodzi o relacje trzeciej władzy do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej. To jest istota chyba sporu. Myślę, że w Polsce już mieliśmy pewne próbki tego typu napięć pomiędzy poszczególnymi władzami. To jest zupełnie normalne w każdym kraju konstytucyjnym, który tworzy coś, co byśmy nazwali manierami konstytucyjnymi czy obyczajami konstytucyjnymi, że takie napięcia co jakiś czas powstają. Przypomnijmy, że mieliśmy takie starcia pomiędzy głową państwa i sądem administracyjnym, na przykład NSA, prawda? W momencie kiedyś wybierania szefa Komitetu Radiofonii i Telewizji. Mieliśmy dyskusję o pozycji pana prezydenta, jeszcze wówczas pana prezydenta Wałęsy w stosunku do organów ustawodawczych. A więc oczywiście natężenie tych sporów było inne, bo nie wiązało się
tak bardzo z argumentami prawnymi, z dyskusją nad konstytucją, ale niewątpliwie cały czas jeszcze mamy nadzieję i z naszej perspektywy tak to przynajmniej wygląda, że jest to jednak spór o interpretację konstytucji. O interpretację konstytucji. Oczywiście nie we wszystkich punktach, bo w niektórych jest sprawa zupełnie oczywista, ale, no, ale nie dostrzegamy jeszcze wojny wszystkich ze wszystkimi, przynajmniej w ramach wymiaru sprawiedliwości. My w każdym razie mogę powiedzieć, że całkowicie w pełni korzystamy z dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego i możemy powiedzieć, że jest on widoczny w uzasadnieniach rozstrzygnięć sądów administracyjnych. No i także w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, co dzisiaj częściowo też z wypowiedzi pana prezesa wynikało, możemy dostrzec no, odwołania do poglądów orzeczniczych sądów administracyjnych. Niewątpliwie sądy administracyjne w dalszym ciągu kierują się zasadą nadrzędności konstytucji, też no, uzyskaną dzięki orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego, wyprowadzania praw jednostki z konstytucji, no i wreszcie klauzulami limitacyjnymi, o których dzisiaj pan prezes również wspominał. No i to podejście wyprowadzania prawa administracyjnego z konstytucji, tak można powiedzieć, prawda? Czy nie rozrywania więzi pomiędzy konstytucją i prawem administracyjnym, ma istotne bardzo znaczenie w eliminowaniu rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Oczywiście główny problem, który my tutaj widzimy, to są zagadnienia walidacyjne. Dostrzegamy przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny jako no, tak zwanego negatywnego prawodawcę. Przejdę potem jeszcze do tak zwanych interpretacyjnych orzeczeń. One mają dla nas trochę inną rolę niż dla Sądu Najwyższego, ale ta sprawa w naszych działaniach jest najważniejsza. No i badanie skutku prawnego wyroku TK o niekonstytucyjności przepisu, w którym Trybunał zdecydował się na odroczenie utraty mocy obowiązującej takiego przepisu, w zasadzie jest w dalszym ciągu dla nas bardzo interesujące. W tym roku również takie wyroki zapadły. Tego typu sprawy sądy administracyjne rozstrzygały na przykład po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2014 roku SK 6/12, w którym Trybunał uznał przepisy określające administracyjne kary pieniężne za usunięcia drzewa bez zezwolenia za niezgodne z konstytucją z uwagi na ich restrykcyjność i jednocześnie odroczył termin utraty ich mocy obowiązującej 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. W kwestii stosowania regulacji uznanej przez TK przez Trybunał za niekonstytucyjną, niezależnie od odroczenia utraty mocy obowiązującej, w orzecznictwie naszych sądów zawarty jest pogląd i nic nie wskazuje na to, że on uległ zmianie w naszym orzecznictwie, że norma ta traci domniemanie konstytucyjności z momentem ogłoszenia wyroku na sali rozpraw. Natomiast stosowanie bądź niestosowanie niekonstytucyjnej normy przez ten okres wskazany przez Trybunał zależy po pierwsze od przedmiotu regulacji objętej niekonstytucyjnym przepisem, przyczyny naruszenia, znaczenia wartości konstytucyjnych naruszonych takim przepisem, powodów, dla których Trybunał odroczył termin utraty mocy obowiązującej przepisu, a także okoliczności konkretnej sprawy i konsekwencji zastosowania lub odmowy zastosowania przepisu. Na przykład w wyroku z dnia, tu mówię o tym roku, w wyroku z dnia 1 października 2015 roku 2 OSK 263/14 NSA stwierdził, że 18-miesięczny termin do wprowadzenia stosownych zmian prawnych należy uznać za adresowany przede wszystkim do ustawodawcy. Stąd w indywidualnie określonych sytuacjach przy uwzględnieniu celu tego odroczenia fakt stwierdzenia niekonstytucyjności tych norm, jak również funkcja i ustrojowe zadania sądów administracyjnych oraz jej autonomia orzecznicza pozwalają na odmowę zastosowania przez sąd tych przepisów, mimo wskazania tego okresu.
Ogląd ten zresztą jest aprobowany w orzecznictwie Trybunału. W roku na przykład z 29 lipca 2014 roku. No, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dodaje tylko, że właściwe organy administracji podatkowej i sądy administracyjne powinny brać pod uwagę stany faktyczne konkretnych spraw w takich sytuacjach. W odniesieniu do zagadnień skutków prawnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego NSA stoi na stanowisku, że wydanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności przepisu powinno być brane przez NSA niezależnie od zarzutów przedstawionych w skardze kasacyjnej. To też bardzo istotna sprawa. Tutaj też wyrok z 15 roku, z 4 sierpnia 15 roku, 1 OSK 2587 przez 13. W świetle artykułu 190 ust. 1 i 3 Konstytucji niekonstytucyjny przepis zdaniem sądu nie powinien być stosowany w konkretnej sprawie ze względu na fakt wiążącego wszystkich adresatów uznania przez Trybunał Konstytucyjny, że pozostaje on w sprzeczności z Konstytucją, gdyż sprzeczność ta z reguły istnieje od daty zdaniem sądu, to jest też zgodne z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, od daty wydania aktu normatywnego bądź wejścia w życie przepisu, których domniemanie Konstytucji zostało obalone. W wyroku z 30 stycznia 2015 roku, 1 OSK 3044 przez 13, NSA podkreślił, że w artykule 190 ust. 3 Konstytucji zawarta jest zasada wyłączenia z obrotu prawnego niekonstytucyjnego przepisu od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału, a skoro według artykułu 190 ust. 4 Konstytucji orzeczenie Trybunału jest podstawą do wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wydaną przy zastosowaniu przepisu ustawy uznanego za niekonstytucyjny, do uchylenia takiej decyzji oraz do wznowienia postępowania w sprawie prawomocnie rozstrzygniętej wyrokiem sądu administracyjnego w oparciu o taki przepis ustawy, to także w toczącym się postępowaniu przepis taki nie może mieć już zastosowania. W orzecznictwie naszych sądów pojawiła się również kwestia skutków prawnych tak zwanego afirmatywnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj bardzo często tak się zdarza, że sądy te afirmacje rozszerzają na korzyść obywateli. Tak było również i w tym roku, kiedy w uchwale z 10 października 2015 roku 2 OPS 1 przez 15 NSA orzekł, że w sytuacji recyklingu i tego, tam jest taka kwestia obowiązku stworzenia przez przedsiębiorcę zajmującego się wprowadzaniem pojazdów na terytorium Polski, tak zwanej sieci zbierania pojazdów. Chodziło o to, że ta opłata się różniła w roku 2007 i 2006. Trybunał Konstytucyjny był za rozszerzeniem tych obniżonych opłat, które się pojawiły w roku 2007. No i również nasz sąd, bez tutaj pytania Trybunału, uznał, że w takiej sytuacji mamy prawo do rozszerzenia tego korzystnego rozstrzygnięcia dla obywateli. Właśnie w tej uchwale stwierdził, że w powyższej sytuacji ma zastosowanie artykuł 14 ustawy o recyklingu pojazdów w brzmieniu obowiązującym po wejściu w życie nowelizacji 2007 roku, a więc w wersji zmienionej i korzystniejszej dla przedsiębiorców. Sąd doszedł do wniosku, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem, iż skoro Trybunał wskazał w sentencji wyroku, że artykuł 2 ustawy nowelizującej z 2007 roku jest zgodny z wynikającą z artykułu 2 Konstytucji zasadą proporcjonalności, to tym samym nakazał ze skutkiem erga omnes stosowanie przepisów sprzed nowelizacji do opłaty za 2006 rok. Zdaniem NSA ograniczenie zakresu oceny konstytucyjności tego przepisu pozwala na dokonanie wykładni z innego punktu widzenia niż przyjęty przez TK, biorąc zatem pod rozwagę także inne zasady wywodzone z artykułu 2 Konstytucji, zwłaszcza zasady prawidłowej legislacji, zasady zaufania do państwa,
i stanowionego przez nie prawa. Zasady racjonalności prawa oraz zakaz retroakcji należy przyjąć, no, że ten artykuł 14, ten korzystny dla obywateli, miał zastosowanie do określenia wysokości również w wypadku roku 2006. Czyli no, rozszerzamy często te korzystne dla obywatela wyroki Trybunału Konstytucyjnego, no, po to, żeby unikać naruszenia tych zasad, o których tutaj mówiliśmy. Nie traktujemy, mówiąc krótko, bardzo formalistycznie tych orzeczeń i zaleceń, które tam są zawarte. Kolejną formą dialogu sądów i Trybunału jest uruchomienie trybu nadzwyczajnego w postępowaniu sądowo-administracyjnym w celu rozstrzygnięcia toczącego się postępowania w zgodzie z konstytucyjnymi zasadami. Skierowanie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego jest niezbędne, jeśli wątpliwość co do zgodności z konstytucją przepisu będącego podstawą rozstrzygnięcia, która wystąpiła w toku postępowania, jest ważna dla dalszego przebiegu postępowania. No i w latach 2004-2014 sądy administracyjne skierowały do Trybunału Konstytucyjnego 112 pytań prawnych. Liczba ich w poszczególnych latach kształtowała się różnie. Do dwóch, od 15 w 2010 do dwóch w 2014. W roku 2015 sądy nie wystąpiły z pytaniem prawnym. No, prawdopodobnie właśnie dlatego, że coraz śmielej, czy to było jeszcze przed tym kryzysem, o którym mówimy, zaczęły stosować orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i uznały, że w dużym stopniu konstytucja jest opracowana. Dobra? Czyli, że te pytania prawne, przez Trybunał oczywiście, jako orzecznictwo, to jest wielka przecież zasługa Trybunału. Pytanie prawne ma zatem już teraz dla nas charakter środka subsydiarnego, w tym sensie, że jest dopuszczalne dopiero po wyczerpaniu innych możliwości. Sąd, dokonując wykładni przepisu prawa w zgodzie z konstytucją, ma obowiązek wystąpienia z pytaniem prawnym do Trybunału, jeśli jego wątpliwości co do naruszenia normy konstytucyjnej przez przepis będący podstawą rozstrzygnięcia są uzasadnione. No, rozważenie tego problemu jest istotne ze względu na konieczność zawieszenia postępowania, co akurat w wypadku sądów administracyjnych jest kwestią niezwykle istotną, na przykład postępowania podatkowego, prawda? Gdzie również rozważamy przecież i dla nas dzisiaj może trudniejszą jeszcze kwestię, czyli zgodność z prawem europejskim. No, szczególnie jeżeli chodzi o podatek VAT, prawda? Ponieważ tutaj wiemy, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przechodzi pewną znaczącą ewolucję od kilku lat. Nie wiem, czy pan adwokat generalnie się z tym zgodzi, ale takie są nasze spostrzeżenia. No i w związku z tym no, dostosowanie się do tego problemu, tak zwanej na przykład dobrej woli, no, jest odczuwane przez naszych obywateli jako rodzaj takiego pewnego niemoralnego zachowania się państwa. My próbujemy ten problem rozwiązać w swoim orzecznictwie, nie idąc w nadmierną kazuistykę, no bo to jest oczywiście najłatwiejsza droga. No więc to jest drugie pytanie, które tutaj dostrzegamy i często korzystamy teraz z konstytucji i z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego właśnie również dlatego, żeby rozszerzyć uprawnienia obywateli, bo uważamy, że w takiej sytuacji stosujemy naszą konstytucję i nasze rozwiązania, a nie prawo Unii Europejskiej. Wielokrotnie w orzeczeniach dotyczących właśnie VAT-u tego typu wyroki u nas zapadały. No więc nie chodzi tutaj o jakąś pozorność oczywiście zadawania pytań po to, żeby uniknąć na przykład obowiązku rozstrzygnięcia. Chodzi o to, że uważamy, iż pytanie jest w zasadzie pewną ostatecznością dzisiaj. Oczywiście nie w wypadku zupełnie nowych ustaw, ale proszę zauważyć, że w związku ze zmieniającą się gospodarką i warunkami życia społecznego bardzo często stare ustawy zaczynają budzić bardzo poważne wątpliwości konstytucyjne. Nasze standardy ulegają rozwinięciu coraz większemu właśnie dzięki
orzecznictwu, głównie Trybunału, dostrzegamy nagle jakieś nowe aspekty w przepisie. To nie jest kwestia jakiejś kapryśności sędziów, jak to czasami się w prasie sugeruje, tylko to, że pojawiają się dwie, trzy linie orzecznictwa właśnie z tego powodu, że sędziowie różnią się pewną subtelnością, na przykład w pojmowaniu pewnego prawa. I też w 2015 roku takim przykładem mogły być orzeczenia niektórych sądów wojewódzkich. Tutaj znalazłem orzeczenie, wyrok z Białegostoku z sierpnia 2015 roku, w którym sąd uznał za zbędne skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego pytania o konstytucyjność przepisu artykułu 16a ustęp 8 punkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, skoro w wyroku z dnia 18 listopada 2014 SK 711 Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność przepisu artykułu 17 ustęp 5 punkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zdaniem składu orzekającego w sytuacji wyrażonego przez Trybunał Konstytucyjny stanowiska co do niekonstytucyjności normy prawa materialnego o brzmieniu tożsamym z normą stanowiącą podstawę materialno-prawną orzekania w kontrolowanej sprawie istnieje obowiązek stosowania po prostu wykładni prokonstytucyjnej. Mogę w takim razie powiedzieć, że w roku 2015, bo o tym głównie rozmawiamy dzisiaj, no toczył się dobry dialog między Trybunałem Konstytucyjnym a sądami administracyjnymi. Działanie takie służy na pewno właściwej ochronie praw jednostki, dobra wspólnego, umacniania zaufania jednostki do wymiaru sprawiedliwości. Można powiedzieć, że korzystanie przez sędziów bardzo szerokie, bo tutaj mogę się powołać na najnowsze badania, które były przeprowadzone, porównywano nasze zaangażowanie w problem wykładni prokonstytucyjnej w porównaniu z rokiem na przykład 2004 czy 2005, były takie badania prowadzone przez profesora Kaligana i on teraz te badania powtórzył. Z tego co wiem, to jest to, jak to się mówi, różnica między dniem i nocą. Sądy administracyjne bardzo zaangażowały się w problem prokonstytucyjnej wykładni, znajdując w tym jakieś antidotum na złą jakość legislatywy. No ale tutaj też trzeba dodać, że to, czego nauczyliśmy się na pewno od Trybunału Konstytucyjnego w naszym orzekaniu, to jest również odejście od takiej wąsko rozumianej legalności. Taką właśnie chyba cechą bardzo istotną, która się pojawiła dzięki analizie problemu proporcjonalności przez Trybunał Konstytucyjny, stało się ważenie zasad, ważenie wartości. To jest zresztą termin pochodzący, jak wiemy, z filozofii prawa, od Dworkina, ale pierwszy tego terminu użył, ale odwaga do takiego działania w Polsce była mała jeszcze wiele lat temu, dlatego że dominował tekst, dominowała wykładnia czysto językowa. Prawda? Dostrzeżenie wartości i konieczność ich wyważania pojawiła się w orzecznictwie sądów administracyjnych jako codzienność. Znów też sądzę, że dzięki orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego i przez to odejście od formalnego legalizmu nawet w prawie podatkowym jest dla nas takim wspólnym osiągnięciem i Trybunału Konstytucyjnego i sądownictwa administracyjnego. Ważna jest też ta kwestia orzeczeń, które są orzeczeniami nie tak po prostu wydawanymi przez negatywnego prawodawcę, tylko nadającymi obowiązek przyjmowania pewnego rozumienia przepisu, który ma obowiązywać. Prawda? Otóż tutaj różnimy się z Sądem Najwyższym. Pani prezes w czasie spotkania w naszym sądzie mówiła o różnych sporach między. Głównie chodziło o informacje, prawda, publiczne. Będziemy mieli tutaj konferencję, nawet mieli w tej sprawie 15 maja. Ale tutaj też się pewien problem ujawnia, ponieważ my nie uważamy w naszym orzecznictwie, że wydanie takiego wyroku, jak to się mówi czasami popularnie, interpretacyjnego, nie jest podstawą do wznowienia postępowania.
tego, które przysługuje każdemu obywatelowi, jeżeli wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyka przepisu, na podstawie którego była wydana decyzja czy wyrok. No więc dla nas te sprawy są istotne również, uznajemy je za podstawę wznowienia postępowania, właśnie ze względu głównie na uprawnienia obywateli w sytuacji zadania pytania do Trybunału Konstytucyjnego, o którym oczekują możliwości reagowania. Oczywiście kwestia jest dyskusyjna, zasada, którą przyjął Sąd Najwyższy, została też szczegółowo uzasadniona, ale druga sprawa, która nas też bardzo interesuje, to są oczywiście uzasadnienia. One nie mają takiej mocy obowiązującej może jak bezpośrednia sentencja, ale na przykład w sytuacji stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu podatkowego z zakresu prawa podatku dochodowego nie tak zwanych nieujawnionych źródłach, no, że uzasadnienie miało 83 strony, my odebraliśmy jako pewien rodzaj podręcznika stworzonego przez Trybunał Konstytucyjny co do wielu kwestii związanych z orzekaniem przez sądy postępowania na tle postępowania podatkowego. Najważniejsza tam sprawa, która się pojawiła, chociaż nie była bezpośrednio wyrażona w sentencji, to była kwestia dowodów, prawda, prowadzenia całego postępowania dowodowego, które okazało się no, z perspektywy Trybunału jednak niewłaściwe. Pracujemy teraz nad nowymi ocenami postępowania organów podatkowych. A więc można w takim razie powiedzieć, że zarówno to orzecznictwo takie czysto walidacyjne, orzeczenia, które nadają pewne rozumienie przepisom, choć nie są ich interpretacją, ale wybierają jako obowiązujący pewien fragment normy prawnej, oraz orzeczenia, które zawierają uzasadnienia z pewnymi wskazówkami istotnymi, to jest, można powiedzieć, no coś, co jest źródłem bardzo ciekawych inspiracji dla orzecznictwa NSA. I mogę powiedzieć, że no, świadczy o tym, że wkład do tych dyskusji, które słuchamy czasami, na temat obowiązywania przepisu, na temat obowiązywania wyroku Trybunału, na temat roli uzasadnienia, to są wszystko problemy, te zagadnienia, które dzisiaj tu przedstawiłem, pojawiają się w tych dyskusjach. Można powiedzieć, że one są dla nas z punktu widzenia czysto prawnego jasne i oczywiste. I zresztą przytoczyłem Państwu tutaj szereg dowodów na to, w tych orzeczeniach. No, niestety cały ten dyskurs ma również wymiar polityczny, jak wiem. Prawda? Ja sądzę, że na tym polega główny problem całej sprawy. Nie tyle na stosunku obywateli do prawa, nie jest on taki zły moim zdaniem. Zaufanie do prawa istnieje w Polsce, ale no, argumenty polityczne zostały przyporządkowane często pewnym stanowiskom, argumentacją prawną. To jest pewien problem główny. Czyli że możemy powiedzieć, że spór oczywiście jest sporem nie tylko prawnym, prawda? Tak zresztą powiedziała również Komisja Wenecka, prawda? Dostrzegając ten wymiar sporu, który się u nas toczy, więc nie możemy całkowicie obwiniać prawa, konstytucji prawników, bo no, nie na wszystko mamy wpływ, tak można powiedzieć, prawda? Na te zjawiska, o których tutaj dzisiaj była mowa i w wystąpieniu pana prezesa i pani minister, no i wreszcie w tym wystąpieniu pana prezesa Sądu Najwyższego jeszcze musimy ten aspekt ujawnić, prawda, że staramy się być apolityczni, ale no, bardzo często pozycja argumentu prawnego zależy od tego, jakiemu interesowi politycznemu służy, prawda? My prawnicy mamy w pewnym sensie pewne obiektywne spojrzenie na te zjawiska. W tym sensie, że żyjemy w kulturze prawnej, no, która ma korzenie jeszcze w prawie rzymskim.
i wiele argumentów i wiele opinii jest dla nas oczywistymi. No ale okazuje się, że to może jest problem w Polsce, że jeszcze nie jesteśmy w takiej sytuacji dyskursu praktycznego, tak to nazwijmy, bo prawny jest i działa, jest to normalny dyskurs europejski. Ale jeżeli chodzi o jego wpływ na dyskurs praktyczny, szczególnie dyskurs polityczny, no to okazało się, że te argumenty nie mają takiej mocy, jak nam się zawsze wydawało, prawda? Że można nimi nie przekonać, nawet jeżeli one są dla nas ostateczne. No i to jest chyba problem główny i praca nad tym problemem nas czeka. Mam nadzieję, że orzecznictwo sądów administracyjnych w jakiś sposób będzie w tym procesie dobrze uczestniczyło. A więc no, chciałbym przede wszystkim złożyć Państwu w takim razie najlepsze życzenia dobrego orzekania w przyszłym roku, w tym roku. Oczywiście nie mówię tego w sensie cynicznym, tylko wyjścia z tej strasznie skomplikowanej sytuacji, w której Trybunał się znalazł. Mamy nadzieję, że ta pewna jedność wymiaru sprawiedliwości tutaj w większości tych spraw jakoś pomoże Państwu i Trybunałowi jako instytucji no, w uzyskaniu swojej, utrzymaniu swojej bardzo wysokiej pozycji, którą macie Państwo wśród prawników. Chciałbym również przekazać najlepsze życzenia dla Państwa od pana profesora Hausera, który niestety na swoją chorobę nie mógł tu dzisiaj przybyć. To jest też nasz sędzia i razem z nim przeżywaliśmy problemy, które się przed nim pojawiły, ale również, jak wspomniałem, na zgromadzeniu czysto osobiste. Staramy się jakoś, bo to jest taki wymiar, o którym oprócz prawnego i politycznego też należałoby jeszcze mówić, prawda? Są te ludzie, są pewne zaangażowania, no więc staraliśmy się mu w tej trudnej sytuacji pomóc. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie prezesie. Teraz o wystąpienie proszę pana sędziego Dariusza Zawistowskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, szanowni zebrani. Dziękuję za zaproszenie i możliwość udziału w dorocznym zgromadzeniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz możliwość zabrania głosu jako przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa. Jest to dla mnie wielki honor i zaszczyt, tym bardziej, że obecne zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało poświęcone przedstawieniu najważniejszych dla państwa i obywateli orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wydanych w ubiegłym roku, a z uwagi na wyjątkowe znaczenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego jest to wydarzenie wielkiej wagi także dla całego sądownictwa w Polsce. Doroczne uroczyste zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest z pewnością stosowną okazją do podziękowania sędziom Trybunału Konstytucyjnego za trud orzekania w skomplikowanych sprawach o szczególnie doniosłym znaczeniu dla państwa i obywateli. Z tej okazji chciałbym skorzystać i pogratulować także sędziom Trybunału Konstytucyjnego i efektów ich pracy orzeczniczej. Wśród prawników powszechnie doceniana jest wnikliwa analiza zagadnień ocenianych przez Trybunał Konstytucyjny i sposób wykładni badanych przez Trybunał Konstytucyjny przepisów. Buduje to niewątpliwie autorytet Trybunału Konstytucyjnego i podnosi znaczenie jego orzecznictwa, które w związku z tym często jest przywoływane w praktyce stosowania prawa i do którego często i zwykle z największą uwagą odnoszą się sądy w uzasadnianiu własnych orzeczeń. Tego rodzaju stwierdzenia w przypadku Trybunału Konstytucyjnego są stale aktualne od wielu lat. Przywoływanie ich w roku jubileuszu 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego pozwala twierdzić, że Trybunał Konstytucyjny na trwale uzyskał szczególnie
wysoką pozycję i uznanie jako jeden z najważniejszych organów państwa polskiego. Nie można jednak nie zauważyć, że miniony rok był jednocześnie dla Trybunału Konstytucyjnego okresem szczególnym w jego historii. Praca Trybunału Konstytucyjnego została bowiem poważnie zakłócona przez próby podważenia jego niezależności i znaczenia. W ciągu ostatnich kilku miesięcy władza ustawodawcza kilkakrotnie zmieniała przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, które w sposób niedopuszczalny w świetle standardów państwa prawa ingerowały w niezależność Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłość jego sędziów. W świetle wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2015 roku i 9 marca tego roku nie powinno to obecnie budzić już żadnych wątpliwości. Padały także pod adresem sędziów Trybunału Konstytucyjnego między innymi zarzuty uzależnienia politycznego wypowiadane przez osoby piastujące ważne funkcje państwowe. Wzbudziły one powszechny niepokój i sprzeciw wielu środowisk prawniczych, gdyż ewidentnie godziły w niezawisłość sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo cenna wydaje się ich solidarna postawa w tym zakresie. W tych niecodziennych okolicznościach Trybunał Konstytucyjny stanął przed wyzwaniami, które w dobie współczesnej prawdopodobnie nie doświadczył żaden sąd konstytucyjny w Europie. Jestem przekonany, że sprostanie tym wyzwaniom przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie byłoby możliwe bez ich determinacji i szczególnie odpowiedzialnej postawy wynikającej z poczucia obowiązku, wagi podejmowanych decyzji i zrozumienia ustrojowej pozycji sądownictwa konstytucyjnego oraz jego znaczenia w demokratycznym państwie prawnym. W przypadku poważnych zagrożeń dla państwa, jego instytucji i obywateli uprawnione staje się odwołanie do pewnych symboli ważnych dla społeczeństwa. Z perspektywy sędziego i członka Krajowej Rady Sądownictwa chciałbym odwołać się do tekstu ślubowania, który każdy sędzia składa przy objęciu swojego urzędu. Zawiera ono przyrzeczenie stania na straży prawa. Z pełnym przekonaniem chciałbym stwierdzić, że w mojej ocenie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego stali nieugięcie na straży konstytucji, niezależności Trybunału Konstytucyjnego i swojej niezawisłości. Zasługuje to na najwyższy szacunek i uznanie. Takie oceny prezentuje powszechnie także środowisko sędziów w Polsce. Liczne zgromadzenia sędziów i stowarzyszenia sędziowskie podjęły uchwały, z których to wyraźnie wynika. Podsumowanie rocznej działalności Trybunału Konstytucyjnego obejmuje wiele istotnych aspektów funkcjonowania tego organu. Pan prezes w swoim wystąpieniu przedstawił już szereg orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie istotnych dla państwa i jego obywateli. Jako przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa chciałbym odnieść się bliżej do tych orzeczeń, które były związane z zagadnieniem niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów. Powszechnie przyjmuje się, że stanowią one fundament państwa prawnego. Do obowiązującej konstytucji wprowadzono szereg przepisów zawierających gwarancje ustrojowe niezależności sądów i trybunałów oraz niezawisłości sędziów. Fundamentalne znaczenie ma artykuł 10 Konstytucji potwierdzający zasadę odrębności władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz zasadę równowagi tych władz, a także artykuł 173 deklarujący niezależność władzy sądowniczej od pozostałych władz i artykuł 178 mówiący o niezawisłości sędziów w sprawowaniu swojego urzędu. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał znaczenie niezależności władzy sądowniczej dla prawidłowego funkcjonowania państwa prawnego. Ostatnio czynił to przede wszystkim w wyrokach dotyczących oceny konstytucyjności przepisów zawartych w ustawach nowelizujących ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Z perspektywy Krajowej Rady Sądownictwa są one niezwykle ważne, choć pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego i sądów sprawujących wymiar
sprawiedliwości nie są tożsame. Trybunał Konstytucyjny podkreślił jednak kilkakrotnie w tych wyrokach, że sądy i trybunały tworzą wspólnie władzę sądowniczą, a pomiędzy działalnością orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego i sądów zachodzi silny związek wynikający przede wszystkim z możliwości występowania przez sądy o zbadanie konstytucyjności przepisów, które mają być zastosowane w rozpoznawanych przez sądy sprawach. Trybunał Konstytucyjny potwierdził także w tych orzeczeniach legitymację Krajowej Rady Sądownictwa do wystąpienia z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w kwestiach dotyczących niezależności Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłości sędziów. Chciałbym podkreślić, że kiedy w listopadzie 2015 roku Krajowa Rada Sądownictwa po raz pierwszy w swojej historii skierowała taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, to istnienie tej legitymacji nie było całkiem oczywiste. Pojawił się nawet formalny zarzut kwestionujący uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa w tym zakresie. Trybunał Konstytucyjny odniósł się także do zagadnienia właściwego rozumienia pojęcia niezawisłości sędziowskiej. Przywołał między innymi wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w których stwierdzono, że zasada niezawisłości sędziowskiej stanowi istotny element prawa do sądu i gwarancję poszanowania praw i wolności człowieka. Dla oceny istnienia niezawisłości sędziowskiej istotne jest między innymi uwzględnienie, czy organ sądowy sprawia wrażenie niezawisłości. To jest drobny cytat z tego orzeczenia. To stanowisko odnoszące się wprost do zagadnienia niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma jednak szersze znaczenie i będzie w praktyce bardzo, bardzo ważne także dla pozostałych sędziów. W dniu 14 października 2015 roku zapadł wyrok, o którym wspominał już pan prezes, w którym uznano za niezgodny z konstytucją przepis ustawy z 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Prawa ustroju sądów powszechnych, przewidujący dla ministra sprawiedliwości uprawnienie do żądania akt postępowania sądowego przed jego zakończeniem. Trybunał Konstytucyjny uznał, że jest to nieuprawnione wkroczenie władzy wykonawczej w sferę zastrzeżoną dla sądów i może być uznane za środek wywierania nacisku na sąd i sędziów i może być w związku z tym nie może mieć wpływ na niezawisłość sędziów. To stanowisko Trybunału Konstytucyjnego ma dla sądownictwa powszechnego szczególnie istotne znaczenie. Krajowa Rada Sądownictwa upatruje bowiem obecnie podstawowych zagrożeń dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów w przyznawaniu ministrowi sprawiedliwości coraz szerszych uprawnień nadzorczych, formalnie w sferze nadzoru administracyjnego nad sądami, jednakże w praktyce ingerującymi zbytnio w niezależność sądów i niezawisłość sędziów. To na tym polu dochodzi najczęściej do napięć pomiędzy władzą wykonawczą i sądowniczą. Krajowa Rada Sądownictwa od dawna kwestionuje zasadność takiego modelu nadzoru administracyjnego nad sądami i postuluje jego powierzenie pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego. Obecnie wątpliwości w tym zakresie potęguje dodatkowo połączenie urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz przyznanie prokuratorowi generalnemu znacznie szerszych uprawnień procesowych niż poprzednio, kiedy te funkcje były również połączone. Na koniec chciałbym odnieść się do niezwykle chyba aktualnego dla sądownictwa problemu odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca tego roku, wydanego w sprawie K47/15. W środowiskach prawniczych powszechnie podkreśla się związane z tym niebezpieczeństwo dla systemu prawnego w Polsce. Sądy mogą stanąć wkrótce przed problemem oceny skutków wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroków, które nie zostały opublikowane. Krajowa Rada Sądownictwa w podjętej niedawno uchwale zwróciła uwagę na istniejący obowiązek publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i moc wiążącą tych orzeczeń po ich ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny
mimo ich nieopublikowania. Trybunał Konstytucyjny, ogłaszając wyrok z dnia 9 marca 2016 roku, podkreślił, że z chwilą ogłoszenia wyroku stwierdzającego niezgodność przepisu z konstytucją następuje uchylenie jego domniemania zgodności z konstytucją. Coraz liczniejsze są stanowiska różnych gremiów prawniczych, w tym liczne zgromadzenia sędziów się w tym wypowiadały, w tym zakresie, które w podobny sposób interpretują zaistniałą sytuację. Zmniejsza to wprawdzie ryzyko poważnego kryzysu grożącego systemowi wymiaru sprawiedliwości i całemu państwu, ale nie jest w stanie to zastąpić właściwego rozwiązania zaistniałego problemu. W pełni aktualne pozostają zatem apele, w tym także apele Krajowej Rady Sądownictwa pod adresem władzy ustawodawczej i wykonawczej o rozwiązanie zaistniałego kryzysu w zgodzie z literą prawa i zachowaniem standardów obowiązujących w państwie prawa. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Teraz o przedstawienie wystąpienia proszę Rzecznika Praw Obywatelskich, pana doktora Adama Bodnara. Szanowny panie prezesie, szanowne panie i panowie sędziowie, szanowni dostojni goście. Jest dla mnie wielkim zaszczytem móc przemawiać w tak szczególnym momencie i w tak szczególnym miejscu i w tak szczególnych czasach dotyczących funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich nie musi nikogo przekonywać, że funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego ma fundamentalne znaczenie dla ochrony praw i wolności jednostki, dla realizacji postanowień rozdziału drugiego Konstytucji czy zasady praworządności. Można powiedzieć, że na przestrzeni 30 lat funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego współpraca i relacja, dialog z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zawsze była wartością wręcz ustrojową, służącą prawom i wolnościom obywatelskich, ich wzmocnieniu. Trybunał odgrywa niezwykle ważną rolę, jeżeli chodzi o ochronę obywateli przed państwem, jak to ujął pan prezes, ochronę, która będzie powodowała, że jednostka nie będzie się bała własnego państwa i że będzie miała zapewnione minimum egzystencji. To wyraźnie przebija się z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, gdzie różne wartości konstytucyjne były ważone i rozpatrywane były ustawy i ich zgodność z konstytucją. Zeszły rok, rok 2015, był ważny i był kolejnym rokiem, w którym Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich składał wnioski abstrakcyjne do Trybunału Konstytucyjnego, przyłączał się do skarg konstytucyjnych, ale także na podstawie nowo nabytej kompetencji z ustawy czerwcowej, przyłączał się także do pytań prawnych oraz do wniosków kierowanych przez inne podmioty do Trybunału Konstytucyjnego. I warto wspomnieć, że Trybunał Konstytucyjny wydał 13 wyroków w sprawach zainicjowanych wnioskami Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym tak fundamentalny jak chociażby wyrok w sprawie K21/14, który dotyczył określenia kwoty wolnej od podatku, ale który jest niezwykle istotny nie tylko z punktu widzenia podatkowego, ale z punktu widzenia zdefiniowania, czym jest minimum egzystencji, jak to pojęcie interpretować w kontekście praw i wolności obywatelskich. Trybunał Konstytucyjny w zeszłym roku także aktywnie, w zasadzie po raz pierwszy, uczestniczył w dialogu konstytucyjnym z innymi sądami konstytucyjnymi, a w szczególności Sądem Konstytucyjnym Unii Europejskiej, czyli Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W lipcu zeszłego roku zostało skierowane pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie, która została zainicjowana wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawa o sygnaturze K61/13. Sprawa dotyczy podatku VAT od e-booków. Mówię o tej sprawie
nie tylko żeby wspomnieć o zaangażowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawę, ale o to, żeby wskazać, że Trybunał Konstytucyjny uczestniczy w funkcjonowaniu europejskiej przestrzeni konstytucyjnej, europejskiej przestrzeni sądowej i relacje, jakie następują na linii prawo krajowe, prawo Unii Europejskiej, na linii Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają niezwykle istotne znaczenie dla ochrony praw i wolności, ale także dla poszanowania zasady praworządności w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej. Z punktu widzenia Rzecznika Praw Obywatelskich nie ulega wątpliwości, że najważniejsze wyroki, które zostały wydane w 2015 roku, to są wyroki z 3 i 9 grudnia. Wyroki, które były reakcją na poważny kryzys konstytucyjny, na kryzys konstytucyjny, który zmierzał i być może wciąż zmierza do uniemożliwienia normalnego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Wyroki te są ważne nie tylko z punktu widzenia rozstrzygnięć, które zostały uzyskane, ale także z punktu widzenia podkreślenia, na czym polega niezależność Trybunału, na czym polega niezawisłość sędziów Trybunału, na czym polegają podstawowe wartości konstytucyjne, którym Trybunał ma za zadanie służyć. Mają te wyroki znaczenie z punktu widzenia zdefiniowania i dookreślenia, przypomnienia społeczeństwu, że rolą Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z kelsenowską doktryną, jest przeciwstawianie się dyktaturze większości. Dla mnie bardzo istotne były słowa, które padły w jednym z uzasadnień tych wyroków, że Trybunał Konstytucyjny budowały pokolenia prawników. To jest 30 lat budowania naszej praworządności i systemu sądownictwa konstytucyjnego i że nie można pozwolić na to, aby ten dorobek na rzecz naszej praworządności tak łatwo można było zburzyć. Natomiast oczywiście nie możemy pomijać milczeniem faktu, że został wydany wyrok z 9 marca 2016 roku. Kolejny wyrok, który dotyczył kwestii funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i który, co jest ważne, podkreślał znaczenie podstawowych zasad konstytucyjnych także w zakresie procesu legislacyjnego, także w zakresie tego, że proces legislacyjny musi się odbywać z poszanowaniem zasad konstytucyjnych. Natomiast ten wyrok do dzisiaj nie został opublikowany, co powoduje sytuację zagrażającą prawom i wolnościom jednostki. Warto jednakże dodać jedną rzecz, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jak również rozprawa, która się odbyła w dniach 8 i 9 marca 2016 roku, były szczególnym świadectwem solidarności środowisk prawniczych i wspólnego występowania w obronie ważnej sprawy, jaką jest sądownictwo konstytucyjne. I mam tutaj na myśli uczestników postępowania przed Trybunałem, czyli te podmioty, które zdecydowały się na złożenie wniosku do Trybunału, ale także te podmioty, które przedstawiły opinię przyjaciela sądu. Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundację Batorego. Wydaje mi się, że była to szczególna okoliczność i warto o tym pamiętać, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia jednostkowego wysiłku jednego podmiotu, aby ustawa została uznana za niezgodną z konstytucją, ale za tym występowało w zasadzie całe środowisko prawnicze. Oczywiście nieopublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego będzie prowadziło do sytuacji pogłębiającego się chaosu prawnego. I cieszyć mogą słowa wyrażone przez jednego z sędziów po niedawnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sędziego NSA, że wyrok Trybunału należy respektować. Cieszyć mogą słowa podejmowane w uchwałach przez sędziów poszczególnych apelacji. Cieszyć mogą słowa pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ale warto pamiętać o tym, że czym innym to jest stosowanie wyroków i ich uznawanie, nawet jeżeli one nie zostały ogłoszone, a czym innym jest stosowanie tych wyroków przez organy administracji publicznej, które nie mają aż tak wielkiej swobody decyzyjnej. Z punktu widzenia praw i wolności obywatelskich będzie to miało bardzo konkretne konsekwencje. Konsekwencje te będą negatywne, będą polegały na pogłębiającym się chaosie prawnym. Natomiast chciałbym podkreślić, że paraliż konstytucyjny, paraliż i sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym ma znaczenie dla
dziesiątek, jeśli nie setek spraw, które są zawisłe przed Trybunałem, które zostały wniesione czy to przez Rzecznika Praw Obywatelskich, czy przez inne uprawnione podmioty, ale także w wyniku złożonych skarg konstytucyjnych bądź pytań prawnych. I są to sprawy, które częstokroć czekają wiele miesięcy, wiele lat na rozpoznanie, a dotyczą konkretnych tematów, konkretnych problemów, konkretnych krzywd, które się w Polsce dzieją. I chciałbym wspomnieć o kilku takich sprawach, które zostały zainicjowane wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, a które czekają na rozpoznanie, ponieważ czasami w naszej krajowej debacie brakuje wskazania, że nie chodzi tylko i wyłącznie o spór polityczny, że nie chodzi tylko i wyłącznie o spór abstrakcyjne pojęcia, tylko chodzi o rozwiązywanie bardzo konkretnych problemów ludzkich, problemów, które się przewijają w skargach kierowanych do Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, w pozwach kierowanych do sądów, czy po prostu w ogólnym niezadowoleniu społeczeństwa z funkcjonowania polskiego prawa. To są chociażby takie sprawy jak podwójna karalność i sankcje administracyjne związane z przekroczeniem prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Tutaj sprawa czeka już ponad pół roku na rozpoznanie. To są sprawy dotyczące ochrony przed eksmisją na bruk policjantów, emerytów i rencistów policyjnych oraz innych osób zajmujących lokale mieszkalne pozostające w dyspozycji organów policji. To jest sprawa, która dotyczy chociażby dostępności i dalszej możliwości kontynuowania procedury in vitro przez kobiety bez partnera, które rozpoczęły procedurę przed wejściem w życie nowej ustawy. To są sprawy, które dotyczyć mogą kilkudziesięciu tysięcy osób, a mianowicie kierowania osób ubezwłasnowolnionych do domów pomocy społecznej bez odpowiedniego postanowienia sądowego. Czy wreszcie sprawy dotyczące maksymalnego okresu stosowania tymczasowego aresztowania. Wymieniam tylko kilka spraw, żeby wskazać na to, że to są konkretne zagadnienia, którymi Trybunał musi się zająć, ponieważ one są ważne dla obywateli, którzy czekają na rozstrzygnięcie. Trybunał musi także się zająć tymi rozstrzygnięciami legislacyjnymi, tymi ustawami, które zostały przyjęte w ostatnim czasie, a które także mogą godzić w prawa i wolności jednostki, jak choćby możliwość pozyskiwania praktycznie nieograniczona danych internetowych przez policję i służby specjalne, co także było przedmiotem mojego wniosku. Chciałbym wskazać, że tego typu sytuacja, kiedy Trybunał Konstytucyjny nie może działać zgodnie ze swoim normalnym, zwyczajnym rytmem, powoduje zagrożenie dla praw i wolności jednostki. Ale to powoduje coś więcej. To powoduje, że ustawodawca już w momencie tworzenia prawa bierze to pod uwagę, bierze, że ta kontrola nie będzie wystarczająca, ona nie nastąpi szybko i w związku z tym można przeprowadzić rozwiązania legislacyjne, które godzą w prawa i wolności jednostki bądź też w zasadę praworządności. I to mogą odczuć podmioty, które uczestniczą czy starają się uczestniczyć w konsultacjach społecznych dotyczących treści poszczególnych ustaw. Na sam koniec chciałbym podkreślić, że preambuła mówi o tym, że powinniśmy być pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. Ale preambuła dodaje także, że konstytucja jest utworzona, aby na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie. Po to jest Trybunał Konstytucyjny, po to są wszystkie mechanizmy ochrony praw i wolności jednostki, po to są sądy, odpowiedzialność odszkodowawcza, skarga konstytucyjna, Rzecznik Praw Obywatelskich, aby służyć właśnie zagwarantowaniu na zawsze praw obywatelskich. Aby, tak jak powiedział pan prezes, obywatel nie bał się swojego własnego państwa. I chciałbym, abyśmy o tym pamiętali i chciałbym życzyć sędziom Trybunału Konstytucyjnego, aby dalej dawali to herbertowskie świadectwo w sytuacji, kiedy mają bardzo mało czasu na to. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie rzeczniku. Wpłynęły dwa listy gratulacyjne, jeden od
prezesa naszego Sądu Konstytucyjnego w latach 97-2006, pana profesora Marka Sapiana, który dzisiaj ma sesję orzeczniczą w Luksemburgu w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. List gratulacyjny jest dość długi. Tu mi koledzy podpowiadają, żebym skrócił, ale nie podejmuję się tego, bo to byłoby zubożenie tego, co pan sędzia Sapian napisał. Dzisiaj ten list jeszcze zawiesimy na stronie Trybunału. Wpłynął też list gratulacyjny od naszego wieloletniego, wybitnego prawnika, pana profesora Krzysztofa Wojtyczka, który od prawie już 3 lat jest sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którego list gratulacyjny jest krótszy, to nie znaczy, że mniej ważny. Pozwolę sobie wobec tego odczytać tylko jeden akapit z tego listu. Sędzia Wojtyczek pisze tak: korzystając ze sposobności, pozwalam sobie podzielić się jedną refleksją. W moim odczuciu polscy prawnicy nie zdają sobie w pełni sprawy z międzynarodowego znaczenia naszego Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem po 1989 roku Trybunał Konstytucyjny stał się jednym z najbardziej liczących się sądów konstytucyjnych w Europie. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jest szeroko studiowane i komentowane przez prawników w różnych krajach i wywiera duży wpływ na myślenie prawnicze poza granicami Polski, zwłaszcza w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Polski Sąd Konstytucyjny jest tam od wielu lat naturalnym punktem odniesienia i źródłem inspiracji przy ocenie konstytucyjności prawa. Odczytałem tylko fragment listu gratulacyjnego od sędziego Wojtyczka, też będzie dzisiaj zawieszony na stronie Trybunału Konstytucyjnego. Już powoli kończąc, chcę jeszcze o jednej bardzo ważnej sprawie, dla mnie osobiście niespecjalnie wesołej, ale naturalnej. Sędzia konstytucyjny to ten prawnik, który wie co do dnia, kiedy kończy się jego kadencja, chyba że ustawodawca próbuje to inaczej uregulować, ale na szczęście tak nie było w przypadku pana sędziego profesora Mirosława Granata, który za tydzień równo kończy swoją kadencję. Będziemy go oczywiście tu w Trybunale uroczyście i ze smutkiem żegnać, ale dzisiaj korzystam z okazji i chcę w tym miejscu w obliczu tego dostojnego gremium podziękować. Mirku, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zamykając tegoroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zapraszam wszystkich w kuluary, aby zgodnie z rozpowszechnionym ostatnio charakterystycznym trybunalskim obyczajem, to znaczy przy kawie i ciasteczkach, oddać się dalszym refleksjom nad działalnością Trybunału. Dziękuję bardzo.